Dobry wieczór to jest zawsze taki pełen napięcia moment, kiedy mówię dobry wieczór do nikogo, a jednak chciałoby się powiedzieć, że do siebie, ale już nie, proszę bardzo, dobry wieczór i już, a jak nie przyjdą, jak nie z kopyta, jak nie 50 osób, no bardzo serdecznie witam. Szanowni Państwo, dobry wieczór, witam przenajserdeczniej, już sam nie wiem w którym odcinku programu pod tytułem Poczuwalnia w szczerym polu. Patrz, i już agresja. Gdzie Ewelina? Gdzie Ewelina? Już jest, po prostu Spokojnie, może ja chcę na przykład trzy słowa tytułem wstępu, może 300 słów tytułem wstępu. Bardzo serdecznie witam. Jest mi tu fantastycznie z wami i już 150 osób. No przepraszam serdecznie, ale to jest sytuacja, no dokładnie, że tak. Anioły złociste srebrzyste, program nazywa się oczywiście Poczuwalnia w szczerym polu. O, jest Adam, mój kolega z roku, cześć. Więc skoro program nazywa się Poczuwalnia w szczerym polu, oznacza to nic innego jak to, że będzie tutaj o poczuwaniu się do jakichś swoich emocji i rozmowy będą z poziomu dokładnie, jakby mi ktoś z ust wyjął serce. A jeżeli serce, no to już naprawdę nie kto inny. Zobaczę, czy nasza wspaniała gościniuszka już z nami jest. A wy w międzyczasie mówcie, jak tam u was życie. A gościni już jest. Czy się wyłoni? Strasznie jestem ciekawy, czy już ta osoba przyszła? Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Aniele złociste, no strasznie się cieszę. Ja również. Cześć kochani i cześć kochani. Dziękuję za zaproszenie. Ale czad, co? No szanowni Państwo, no pani Ewelina, no ja tu myślę, że tutaj w ogóle nie trzeba będzie przedstawiać, prawda, tej sytuacji. Ja się strasznie cieszę, bo tutaj jakby stawiamy na szczerość, prawda, to jakby no raczej nie mówić. A ty w szczerość umiesz, jak mało kto. Nie znamy się właściwie, można powiedzieć, tak naprawdę poznaliśmy się, osobiście widzieliśmy się raz w życiu na oczy. Ewelinka zrobiła mi niespodziankę i wpadła na plan klipu do Lobizmu i strasznie, strasznie dużo szczęścia mi tym sprawiła. Właściwie tak się social medyjsko do siebie zbliżyliśmy parę, nie wiem, czy parę miesięcy temu. Tygodni może? No. Strasznie się cieszę i ja oczywiście nie ukrywam, że mam w sercu i w pamięci twoją rozmowę sprzed, jak dzisiaj ustaliliśmy, sprzed 2, maksymalnie 3 lat, może nawet nie 3, jeszcze z Łukaszem Jakubiakiem w Kawalerce i pamiętam, że to była wspaniała rozmowa. I jeśli pozwolisz, chyba, że chciałabyś coś powiedzieć na dzień dobry, czy mam przejść do rzeczy? Nie, przechodź do rzeczy. Bo to jest taki moment, kiedy od kilku odcinków, jakby pewnie tam jest jakiś 5. albo 6, ale już mogę mówić, że od kilku odcinków, mamy taką tradycję, że chciałbym cię zapytać, czy ty życzysz sobie być osobą, która pierwsza zada pytanie, czy pierwsza odpowie na pytanie? Aha, dobrze, bo właśnie ja tego nie wiedziałam, czy to jest, że najpierw jedna osoba pyta, a później druga, czy się jakoś wymieniamy raz tyle. Jest totalny luz, możemy sobie tutaj w tym temacie, wymieniamy się, ale kto zaczyna? A dobra, ty. Ja? Dobra. No. To przepraszam, jeżeli nie będzie ci przeszkadzało, będę pytania zapisałem sobie w zeszycie, akurat pod ręką miałem zeszyt z Museum of Modern Art w Londynie, po prostu akurat miałem taki pod ręką, więc zapisałem w takim. Kochana moja, jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. Brzmi znajomo? Znajomo, no. I chciałem cię zapytać, bo myślę sobie, że to jest taki... pewnie ktoś, kto zna cię więcej, wymieniłby zdecydowanie więcej takich leitmotivów Eweliny, ale to jest zdecydowanie to hasło, z którym ja ciebie kojarzę najbardziej. Ono jest piękne. I chciałbym cię zapytać, czy pamiętasz moment w życiu, kiedy to zdanie do ciebie przyszło i czy mogłabyś o tym opowiedzieć? Tak. Postaram się pokrótce, bo ja mam wrażenie, że ja tą historię już tak dużo, wiele razy opowiadałam, że trochę tak mam wrażenie, że... Dobra, to jedna rzecz. Powiedzmy sobie też, bo to jest też uważam fajne. My bardzo mało o sobie wiemy. To znaczy wiemy, że jesteśmy... No właśnie. Że gdzieś w tych przestrzeniach dość się o siebie ocieramy, ale świadomie zdecydowaliśmy nie robić żadnego researchu, żeby
żeby spotkać się w takiej spontanicznej rozmowie i zapytać o to, o co naprawdę chcemy, żeby bez żadnej tutaj, bez żadnego takiego, wiesz, fal startu obciążonego już jakąś wiedzą, która by nas mogła paraliżować, nie? Tak, więc, tak. Więc wracając, ciągle witamy nowych, wspaniałych gości. Jak wiemy, część z nich przeszła właściwie prosto z twojego, jeszcze tylko powiem może, że ty przecież jesteś, no ty już naprawdę działasz w tej przestrzeni, no już najprościej mówiąc, rozwojowej przez wiele, wiele lat i pomagasz bardzo wielu ludziom i właśnie przed sekundą zakończyłaś na Facebooku swojego live'a o pięknej nazwie Praktykownia. Wpadłem na chwilę, pięknie tam się u was dzieje i mam nadzieję, że będę mógł wpaść jeszcze nie raz. Ale teraz wracając do tematu i do mojego pierwszego do ciebie pytania. Zdanie, jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. I moje pytanie brzmi, kiedy to zdanie do ciebie przyszło? Bardzo dobrze pamiętam ten moment, bo to zdanie do mnie przyszło i dokładnie ono do mnie przyszło i ja do dziś czasem jestem taka przerażona, że podpisana jestem ja pod tym zdaniem, bo wrażenie mam takie, że ono do mnie przyszło, googlowałam je u różnych ludzi, co słowa cud używają na całym świecie znane, ale wyskakuje ja na razie, ale ono moje nie jest, ono do mnie przyszło. Ja byłam po wypadku, miałam wypadek na skuterze, mieszkałam wtedy w Nowym Jorku, to było, będzie z 9 lat temu. I już trochę tam zmieniałam, pracowałam nad sobą, bo najpierw się pochorowałam, bo życie lubi zatrzymać, jak idziesz pod prąd za bardzo. I już dużą robotę zrobiłam, ale nagle miałam wypadek. I ten wypadek bardzo mnie zatrzymał. Nic mi się tam takiego nie wydarzyło tak naprawdę, a powinno mi się wydarzyć wiele. I obudziłam się na drugi dzień, taka cała obolała, nie mogłam za bardzo wstać, nie mogłam chodzić, miałam pęknięte żebro, ale nic mi się nie stało. I często po wypadku masz takie coś, że po prostu przypominasz tam ten wypadek sobie i ja miałam taką, mi się wszystkie rzeczy pojawiały, które mogły się wydarzyć, wiesz, że ja mogłam być sparaliżowana, że mogłam kogoś zabić. Bo ja jechałam na skuterze, na takim motorku, a ktoś mi zajechał drogę na rowerze, że ja mogłam tego chłopaka zabić, że ja po prostu mogłam nim stracić pół twarzy. No po prostu i to tak migało, tego było tak dużo. I w pewnym momencie przyszło takie zdanie sobie sprawy z tego, że to wszystko się nie wydarzyło. Że tak naprawdę wydarzyło się to, że ja tu leżę i mam tam, wiesz, otartą nogę, boli mnie trochę głowa, bo trzepnęłam głową i po prostu pęknięte żebro i jestem. I jestem po prostu cała i istnieję, dalej żyję. I to był taki moment, gdzie ja poczułam taką wdzięczność, coś, czego ja nie umiem do dziś słowa ubrać, że ja po prostu, że ja żyję, że ja istnieję, że ja dalej tu jestem, że ja chcę zostać. To mi też pokazało i wiesz, ja tak po prostu, to sprawiło, że ja tak spojrzałam w ten sufit i mówię, Boże, a nie wierzyłam wtedy w nic, obrażona na życie, wiesz, przeczołgana życiem. I tak mówię, Boże, nie pozwól mi tego nigdy zapomnieć. Co ja mam zrobić, żeby tego nie zapomnieć? Bo ja już czułam, jak ten mój umysł po prostu biegnie, wiesz, do tej wdzięczności, którą ja czułam. I to była taka wdzięczność, nie, wiesz, wypisz trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna, tylko po prostu ja się chwyciłam życia i mówię, o Boże, dziękuję, tu jestem. Taka esencja wdzięczności, którą się chce od razu zacementować, nie? Tak, żeby została jak duża. Dosłownie zacementować, piękne słowo, że hej, nie pozwól mi tego zapomnieć, jak żyć tak każdego dnia. I w ogóle co ja zdałam, bo umysł mu już wracał, wiesz, a jesteś potłuczona, nie masz oszczędności, nie pójdziesz do pracy, skuter rozwalony, wiesz. A ja mówię, poczekajcie wszyscy, poczekajcie. Nie? Mówię, hej, jak to zatrzymać? I pierwszą rzecz, którą ja zrozumiałam, to to, jak bardzo ja nie chciałam tu być do tej pory. Jak ja nie chciałam żyć. Jak ja tak naprawdę nawet nie żyłam, tylko życie było dla mnie przetrwaniem, wiesz, do końca dnia, do końca miesiąca, do końca roku, do końca roboty, do końca semestru. Po prostu ja tylko byłam w takim, wiesz, takiej poczekalni życia. I ja pewnie wolałabym odejść niż zostać, ale nie miałam odwagi, żeby odejść, ale też nie miałam odwagi i tego ognia, żeby zrobić coś, żeby zacząć żyć, żeby chcieć tu być. I to, i tam jakby ten ogień dostałam, że hej, ja zostaję, chcę zostać. I na to pytanie przyszła odpowiedź, a wyrzuć kłamstwo ze swojego życia. I wiesz, ja trochę taka oburzona byłam, że ja nie kłam, jakie kłamstwo. I to nie było takie kłamstwo, że ja tam powiedziałam, że mam, wiesz, 35 lat, a miałam 39. Tylko to były takie rzeczy na suficie normalnie, jak na PowerPoincie, gdzie ja w swoim życiu idę wbrew sobie. Nie, gdzie sama siebie okłamujesz. Nie w zgodzie ze swoją prawdziwą naturą. Gdzie ja ledwo w ogóle wiem, co to znaczy moja prawdziwa natura, ale gdzieś po prostu i tak wiem,
że ja po prostu rozdaję siebie na kawałki. I tam na tej liście było praktycznie wszystko, powiem ci. Od takich rzeczy, które ja wiedziałam, że kochałam, jak psychologia, którą studiowałam, jak zdrowe jedzenie, surowa dieta, na której byłam, blog, który pisałam wtedy. Bo nawet to w pewnym momencie, choć ja to kochałam, to te moje programy takie mocne przejęły to. Czyli nagle twórczość nie była już tylko dla mnie, bo kochałam i dla ludzi, bo tam byli, tylko pod ludzi, co oni kochali, co zrobić, żeby zostali. Psychologia, którą kochałam i kocham do dziś, była, bo kochałam ją i spełniałam się, ale była też, bo wiesz, jak będę prawdziwym psychologiem, to mój ojczym wreszcie nie będzie mówił, że jestem kurwą i gównem i śmieciem. Wtedy on, wiesz, pokocha mnie. A mojego ojczyma już nie było na świecie w ogóle z 7 lat, bo on zmarł. Ale ta przestrzeń dalej była we mnie i to... Żeby zasłużyć. Żeby zasłużyć. I wszędzie było zasłużyć. I to było tak brutalne dla mnie, że jak ja zobaczyłam, co ja mam do zmiany, żeby chcieć żyć, to ja do tego sufitu mówię, mi to zajmie całe życie. A sufit do mnie mówi, żebyś wiedziała, dziewczyno, to staw się do życia. To jest też takie słowo, z którego ludzie mnie często znają. Jest takie sformułowanie, staw się do życia. I ja myślę sobie, Jezu, to przecież jest wszystko do zmiany. Remont totalny. I wiesz, i jest ten power, a za chwilę przychodzi takie, ale jak, ale się nie da, ale to jest taka duża przepaść. Jak w ogóle to jest niemożliwe. I wtedy przychodzą te słowa, jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. I te słowa sprawiają, że ja po prostu zaczynam płakać, bo mam takie wrażenie, jakbym wiesz, jakby Bóg, którego jeszcze na tamten moment w ogóle nie wierzę w żadnej formie, przyszedł i tak mi przytulił, mi przypomniał coś, co ja tu wiedziałam, ale tak mocno tu zapomniałam. I ja to tak poczułam, że ja nie umiałam tego zapomnieć, natomiast za chwilę przyszedł umysł, on mnie próżnuje i mówi, ty, jakim cudem, ty jesteś gównem, śmieciem, zerem, wszystko to, co słyszałam od dziecka. I ja ci mogę dać dowody na to. I w ogóle popatrz na świat, popatrz, co się dzieje, jaki cud. Co to w ogóle za bzdura. Ale ja już nigdy tego, wiesz, ja już nigdy nie wstałam taka sama. Ja już wiedziałam, że po pierwsze ja potrzebuję zacząć działać, a nie tylko zbierać informacje, tylko naprawdę wdrażać je w codzienność. I że ja ten, no ja udałam się w taką podróż szukania tego znaczenia zdania. Co to znaczy być cudem? Bo nawet dla mnie, choć ja, często ludzie uważają mnie za taką ciepłą, cukierkową, zwłaszcza poprzez to zdanie właśnie, to ja byłam daleka od tego i daleka od tego, żeby patrzeć na życie czy na ludzi jako na cud. Ja byłam obrażona na życie i na siebie i na ludzi i na wszystko po prostu. Więc jaki cud, jakie odkrycie. Na pewno łatwiej mi znaleźć było na tamten moment w życiu problemy niż cuda. No i tak jestem już 12 rok. Nie, to bo to 9 lat temu było, bo wcześniej była choroba. To tak z 9 lat odkrywam, co to zdanie znaczy. I powiem ci co roku co innego. Ale wiesz co, to jest w ogóle, bo to jest przepiękna historia. I mam ciarki, jaką opowiadasz, ale chciałbym zadać ci takie pytanie, właściwie to jest takie podpytanie, w sensie to jest jeszcze ciągle podpinam je pod to pierwsze. I myślę, że zadaję je też w imieniu wielu ludzi, którzy wielokrotnie próbowało się już stawić do życia i się nawet stawiało po swojemu do tego życia. I to się udawało dzień, drugi, trzeci, czasami tydzień, a po czym życie wjeżdżało z takim impetem, coś troszkę jedno odpuszczenie, drugie odpuszczenie, życie docisnęło i koniec. I znowu jesteśmy w tamtym miejscu, nie? Z którego chcemy ruszyć. I czy pamiętasz taki, czy możemy to może połączyć z tym drugim słowem, które do ciebie przyszło, czyli praktykownia, czy jak się, bo to jest super, bo ja bardzo często też właśnie mam takie momenty w życiu, które chciałbym zacementować i to zawsze jest wdzięczność. I mam wrażenie, że taka prawdziwa wdzięczność, ale nie taka, ta wiesz, wyuczona i taka definicja, że dzisiaj będę wdzięczny za to i wymieniam, tylko rzeczywiście czasami przychodzi taki moment, że czuję taką po prostu esencjuchę wdzięczności w sobie i od razu przychodzi takie please, please, dajcie mi jakiś cement, zacementujmy to, wiesz, jak to zrobić? I jak to zrobić? Że jak wypadasz z obiegu, jak wrócić. Tak, w sensie jak zacementować to, co, bo wiesz, bo myślę, że do wielu z nas, bo pewnie na bank, myślę, że teraz jest tu prawie 500 osób, jestem przekonany, że takie prawie, myślę, że prawie wszyscy, którzy tu jesteśmy, jeśli nie wszyscy, to wrażliwcy, czyli tacy ludzie, którzy naprawdę szukają i kombinują. I szukają sensu, szukają go bardzo różnie, na różne sposoby, w różnych miejscach, w różnych sytuacjach. I kiedy się o niego ocieramy, to tak bardzo byśmy zamarzyli
chwycić ten moment i żeby od niego, żeby to był tak zwany, jak się w grze komputerowej sejwuje, czyli takie miejsce, że już nie wracasz do początku drogi, tylko od tego miejsca. Czy jest na to jakiś sposób według ciebie? To jest takie cudowne pytanie i wiesz, ja do niego wrócę, ale jeszcze wrócę za sekundkę, wrócę do tego zdania, jesteś siłem do odkrycia i problemem do naprawienia. Wiesz, często właśnie ludzie mówią, Ewelina, no ale wiesz, ja mam tyle rzeczy do naprawienia, nie? No pewnie, jest dużo rzeczy do naprawienia, ale to są problemy do naprawienia, a ty jesteś tym cudem, co je naprawi. Bo my często się z tymi rzeczami, co są, wiesz, do zrobienia, integrujemy i identyfikujemy. A jest taka metafora, którą ja od lat mówię, nawet nie metafora, a historia o Michale Aniele, który rzeźbił piękne rzeźby. Mhm. I go się pytali nieraz ludzie, jak on te rzeźby, wiesz, wyrzeźbił. A on mówi, że on nigdy żadnej rzeźby nie wyrzeźbił. On tylko odłupywał to, co niepotrzebne, a rzeźba skrywała się pod spodem. Mhm. I to jest dla mnie ta przestrzeń takiego, wiesz, patrzenia na siebie, bo jest coś takiego w nas, że jak patrzysz na dziecko, czy na psiaka, czy na kociaka, jak się rodzą, to po prostu widać to pamiętanie, wiesz, to pamiętanie, że my jesteśmy u podstawy swojego istnienia czyści, że my jesteśmy światłem stąpającym po ziemi, wiesz, oddechem w przebraniu i przychodzimy tutaj i wchodzimy w ten świat po prostu dualności i tu się już impreza zaczyna i życie się do nas przylepia, ale w bardzo młodym wieku my to wiemy i przychodzi taki moment, że wiesz, my jako dziecko jeszcze bardzo to pamiętamy. Ja często podaję taki przykład, że nawet do małego dziecka, które nie rozumie słów jeszcze, jak ty zaczniesz na nie krzyczeć, albo nie taką minę mu pokażesz, ono będzie protestować, albo zapłacze, albo tupnie nogą. My mamy tą pamięć, hej, nie mów, że ja jestem niewystarczająco dobry, ale później życie tak mocno się przylepia, wiesz, i tak zalepia tą rzeźbę, że w pewnym momencie my się bardzo integrujemy z tymi wszystkimi rzeczami i wierzymy, że nimi jesteśmy, więc ja nie mówię, że tu nie ma problemów do naprawienia na tej planecie, oh my goodness, nie? Ale ja mówię, że my nie jesteśmy tym problemem, że my u podstawy swojego istnienia jesteśmy po prostu światłem. Światłem, oddechem w przebraniu, ale życie nam się przydarzyło i poprzylepiało. I to nie jest wcale taka różowa i cukierkowa robota, jak ten cytat. Natomiast wracając teraz do tego pytania, które jest bardzo dobrym pytaniem. I to jest taka moja lekcja życiowa, wiesz, bo ja jak weszłam gdzieś tam w rozwój, właśnie nawet po wypadku, że jak tak powiedziałam, że będę działać, to ja weszłam w taką jakąś, nie wiem, czy ktoś mi to powiedział, czy ja to przeczytałam, czy ja sama sobie to wymyśliłam, ale ja myślałam, że wiesz, będzie taki moment, że ja to wszystko przerobię, nie? Mam narzędzia, mam to, mam tamto, w Stanach to w ogóle tego pełno było, ja po prostu to przerobię, raz na zawsze, i po prostu jest koniec. Podlepiam to, co mi się poprzylepiało. Pokocham siebie, nie? Jak pokochać siebie? Bum, pokocham siebie. I mi się udawało, dobrze mi szło przez jakiś moment, tak jak mówisz, naprawdę mi dobrze szło. Aż w pewnym momencie, bum, padam. I później znowu dobrze mi szło i znowu padam. I dobrze mi szło i znowu padam. I problem był taki, że jak ja padałam, i nie wiem jak ty masz, i to będzie moje pytanie do ciebie, bo jak ja padałam, to ja siebie tak bejsbolowałam, u mnie się to nazywa, ja tak jechałam po sobie z tym bejsbolem, że powiem ci, że mój ojczym to by się mógł ode mnie uczyć, gdyby żył. Rozumiesz, co ja potrafiłam sobie powiedzieć. Oczywiście ja się tego od niego nauczyłam, tak? Więc później to praktykowałam. I ja po prostu, co ja za każde przewinienie, wiesz, te słowa, ja mówię tak, z dzieciństwa mamy gluta, jesteś niewystarczająco dobry, a w dorosłym życiu, zwłaszcza w rozwoju, mamy gluta, jak mogłeś sobie znowu na to pozwolić, skoro już tyle wiesz i tyle to, i tamto, i tamto, i tamto. I ten baseball, wiesz, ja miałam cały arsenał tych baseballi po prostu w szafie i nie, Boże, ty zrobisz coś nie tak. Przecież już miałaś się nigdy nie bać, nigdy nie złościć, już zawsze pamiętać, już zawsze to, już zawsze tamto. I to trwało u mnie wieki i oczywiście nikomu tego nie mówiłam, myślałam, że tylko ja tak mam. Nigdzie nikt o tym nie mówił jeszcze wtedy na internecie, ludzie nie mówili głośno, ludzie wtedy byli przebudzeni, oświeceni, wiesz, bum. No a ja dalej po prostu na tych kolanach, ale udaję po prostu, że wszystko jest okej. I czułam się po prostu, że kłamie, że co jest nie tak, co jest nie tak. I dwie rzeczy się wydarzyły. Ze mną, możesz mi przerywać, kochani, bo ja cię zagadam. Nie, dawaj, to jest super ciekawe. Jedna rzecz się wydarzyła taka, że ja już wiedziałam, że coś jest na rzeczy. I ja tak już po sobie jechałam, że po prostu poszłam na spacer i mówię do życia i do Boga, mówię, Boże, pomóż mi, bo po prostu poległam. Coś jest nie tak. I odpowiedź przychodzi,
ukochaj siebie zawsze, wiesz, takie słowa, nie? Ukochaj siebie, kochaj siebie zawsze. A ja taka, wiesz, wkurzona na te swoje właśnie takie cukierkowe teksty, mówię, ty sam sobie kochaj siebie zawsze. Louise Hay to już tam 50 lat temu powiedziała, stań do lustra, powiedz sobie, kocham cię, nie? To daj mi coś, co zadziała, co ja zrobię i zadziała i ja już nigdy nie upadnę. I dalej słyszę, kochaj siebie zawsze. I wiesz, ja już taka zmęczona sama sobą, idę do tego lustra i tak patrzę w to lustro na siebie i mówię, wiesz co, i tak cię kocham. A to odbicie z tego lustra do mnie mówi, ty, z taką łachą, to se iść do kogo innego, nie? Bo i tak cię kocham, to jest takie, schrzaniłaś robotę, znowu nawaliłaś, jesteś do dupy, ale i tak cię kocham, nie? No z łaską to raczej nie miłość, nie? Litość to nie miłość. I z taką pogardą jeszcze do siebie. I tak, wiesz, tak stoję, tak słyszę, tak. Kochaj, ukochaj siebie zawsze, wiesz. Kochaj siebie wtedy, kiedy stoisz i wtedy, kiedy leżysz. Wtedy, kiedy pamiętasz i wtedy, kiedy zapominasz. Wtedy, kiedy ufasz i wtedy, kiedy wątpisz. Wtedy, kiedy jesteś tak poukładany i masz wszystko przerobione i wszystko od linijki, tak jak w filmach opowiedziałeś i w książkach przeczytałeś i innym poradziłeś. I wtedy, kiedy kompletnie poległeś, kiedy krzyknąłeś na dziecko, obiecałeś sobie, że już nie krzykniesz, kiedy wypiłeś, a miałeś już nie pić, kiedy zwątpiłeś, a miałeś już zawsze ufać. Kochaj siebie zawsze, kochaj siebie zawsze, kochaj siebie zawsze. I wiesz, tak stoję i tak łzy mi pociekły i mówię, okej, to ja mam robotę do zrobienia. Bo ja nie umiem tak się, ja się wzruszam nawet, wiesz, jak teraz o tym myślę. Bo ja wiem, ile jeszcze od tamtej pory się musiało wydarzyć. Bo ja znowu myślałam, że kochaj siebie zawsze, to ja już zawsze będę, wiesz, polegnę i przytulę siebie i powiem, kochaj siebie zawsze, nie? A to tak nie wyglądało, że te stare nawyki tego baseballa, było ich tak mocno i tak dużo, one były takim automatem, że, ale ja już zawsze kończyłam, kochaj siebie zawsze, bo to było tak, znowu poległam, jestem zła, miałam już nie być zła, jestem zła, że jestem zła, miałam już kochać siebie zawsze, rozumiesz, to tak wyglądało. Ja jestem człowiekiem, bo każdy z nas jest inny, ja jestem człowiekiem, który się czołga w drodze. Ja naprawdę dopiero niedawno z kolan wstałam. Ja tyle razy upadłam, u mnie to nawet nie była taka droga, tylko u mnie była taka, jak pewnie u większości z nas. Ale ja naprawdę myślałam, że ta droga będzie, wiesz, taka, a ewentualnie jakaś o taka, nie myślałam, że będzie taka. I taki największy moment, kiedy ja zrozumiałam, co to znaczy, to był moment, kiedy całkiem niedawno, 5 lat temu, już naprawdę dużo wiedziałam. I powiem ci, leżałam na podłodze. Mieszkałam wtedy w przyczepie, w ogóle 3 lata mieszkałam gdzieś w przyczepie w Portugalii. I leżałam naprawdę na podłodze emocjonalnie, duchowo, ale i fizycznie. Po prostu miałam dość. Miałam wywalone na ten rozwój. Mówię, to nie działa w ogóle, to jest ściema. No nie, przecież tyle już wiem. I wiesz, i tak już taka zmęczona tym wszystkim. I po prostu biegnie do mnie, wiesz, ta część mnie z tym baseballem, nie? Biegnie. I biegnie z tego, tu u ciebie można przeklinać, czy nie? Trzeba. I ona biegnie do mnie z takim właśnie zdaniem. Dlaczego, kurwa, sobie znowu na to pozwoliłaś, nie? I biegnie, ale to tak szybko, powiem ci, że szok. Ale tu już te wszystkie lata tego próbowania, ukochania siebie zawsze, tak nagle uff. I ona tak stoi i mówi, poczekaj, czekaj, czekaj. Zadaj to samo pytanie, wiesz, to samo pytanie, inna intencja. Dlaczego sobie na to pozwoliłaś, kochanie? Opowiedz mi o tym. I tu się zaczęła, wiesz, tu się zaczął taki moment, gdzie ja po prostu usiadłam na tej ziemi przy sobie. Tak naprawdę, pierwszy raz. Posadziłam to z tym baseballem. Mówię, ty siedź tu, ja cię znam, ja cię kumam, ja kuwa, wiem, gdzie ty się urodziłaś. Nie, ja wiem, siedź. Ale też ta druga. I po prostu ta druga część mnie, która... Ona chciała wiedzieć tak naprawdę. Ona nie chciała tylko krzyczeć, dlaczego sobie na to pozwoliłaś. Tylko chciała naprawdę się dowiedzieć. Tak. I tam była złość, tam były łzy, tam był smutek, tam były prawdziwe emocje, ale była też ta chęć dowiedzenia się. I to była taka przestrzeń, która, wiesz, która się urodziła, która mówi, wiesz co, kochanie, ja nie mam już nawet oczekiwań od ciebie, że ty już nigdy nie upadniesz. Zróbmy w ogóle inaczej, bo my tak próbowałyśmy, nie udało się. Chodź, spróbujemy inaczej. Padaj ile chcesz. Ja nie jestem z tobą już, żeby przerobić to w tydzień, czy dwa, czy kurs, czy książkę, czy terapię. Ja jestem z tobą do ostatniego oddechu. Padaj ile chcesz. Ja już nie chcę, żebyś ty mi nie obiecała, że ty już nigdy nie upadniesz. Ja wiem, że ty nie możesz, ale ja obiecam ci coś innego. Że nieważne ile razy upadniesz, to ja cię podniosę. Spróbujmy w odwrotną stronę.
I ja nie oczekuję od Ciebie, że jak Ty dzisiaj upadniesz, ja Cię dzisiaj podniosę, to że ja Ci przyjdę i powiem, słuchaj, tylko żeby mi to było ostatni raz. Nie, ja Ci powiem inaczej. Kochanie, choćbyś za sekundę miała znowu upaść, to ja Cię znowu podniosę. A choćbyś Ty mi dziś powiedziała, że Ty nie wiesz, czy Ty do ostatniego oddechu wstaniesz z tej podłogi, to wiesz co? Ja się położę obok Ciebie na ziemi, wezmę Cię za rękę i będziemy tu razem leżeć. Wstaniesz wtedy, kiedy dasz radę. Upadniesz tyle razy, ile będziesz chciała. Bo praca nad sobą, ukochiwanie siebie zawsze nie polega tylko na wstawaniu, biegnięciu, przerabianiu. Tylko na planecie Ziemia to jest i to, i to. My jesteśmy w rozwoju pojemni. Bardzo. My możemy kochać bardzo i jeszcze bardzo się bać. Bardzo ufać i wciąż wątpić. Dużo, dużo wiedzieć i wciąż jeszcze dużo nie wiedzieć. Oczywiście. I to jest moja podróż. I ja dopiero od może 3-4 lat naprawdę jestem w stanie powiedzieć, że hej, co ja schrzaniłam od tamtej pory, wiesz, ja wtedy miałam siłę tylko wstać i zęby umyć. I huk, i wróciłam do łóżka i dużo się musiało wydarzyć, żebym ja w ogóle z tego łóżka wstała. Ale ja już tam jestem. Wiesz, ja naprawdę, powiem wam tak, kochani, powiem tobie, kochanie, ja byłam już tak zmęczona sobą, ja już nawet nie byłam zmęczona życiem i wszystkimi tymi ludźmi, którzy mi to zrobili, Bóg i jak życie mogło, rozumiecie? Tylko sobą. Ja wreszcie dotarłam do takiego momentu, gdzie ja byłam bardziej zmęczona jechaniem po sobie, niż tym, jak życie po mnie jechało. I ja mówię, hej, ja nie wiem, czy oni kiedykolwiek spełnią moje oczekiwania, ale ja jestem ze sobą każdego dnia. Albo ja się stawię, albo nie. Ja już naprawdę chcę być w swoim teamie i w swojej drużynie. Ja po prostu chcę być po swojej stronie. I tak to u mnie się mówi, że odwróć się przodem do siebie, po swojej stronie, dla siebie, za rękę, w jednym teamie, do ostatniego oddechu. Leżysz, padasz, stoisz, wiesz, wisisz, pamiętasz, nie pamiętasz, kochasz, nie lubisz, nie ten... Wszystko, cały kalejdoskop na planecie Ziemia. To jest kwintesencja, to jest to słowo, to jest jakby, mam wrażenie, że to jest puenta za puentą i to jest niesamowite, bo słucham ciebie, w ogóle używasz jeszcze tej metafory bejsbolisty, bejsbola, a ja słyszę swoje komety, które napisałem o moim krytyku wewnętrznym, o moim bejsboliście i recenzencie i niesamowite jest to, że ja trochę wiesz czego się bałem przed naszą rozmową, mówię, kurde, tylko czy to nie będzie, chociaż już, jak już pogadaliśmy przez telefon, to już się tak nie bałem, ale mówię, żeby to nie była jakaś odklejona historia, że będziemy po prostu, wiesz, latali na motylkach teraz i mówili sobie, że życie jest fantastyczne, jesteś absolutnie, znaczy ja mam wrażenie, że jestem gdzieś bardzo, na bardzo równoległej drodze do twojej, bo momentem zwrotnym w moim życiu też było to, kiedy uświadomiłem sobie, że naprawdę nie jest kurwa sztuką się sobą zaopiekować, przytulić, kiedy jest wszystko super. I to może ja teraz się wtrącę tutaj i przejdę, właśnie bym ciebie zapytała, jak to u ciebie wygląda i wiesz, co ty robisz w takich momentach, bo to jest tak, jak powiedziałaś, bo ja kiedyś myślałam, że kochanie siebie to wiesz, masaże, w ogóle głasza, nie, i medytacja, i w ogóle szałwia i po prostu wiesz, do przodu, nie, i mantra, i cicirici, nie? A tu nagle leżysz na ziemi, po prostu rozwalone wszystko, gówno już pamiętasz, po prostu wiesz, jeszcze ci wszyscy powiedzą, a jednak nie jesteś taka przebudzona, oświecona, widzisz, plum, leżysz, nie? I jeszcze... Kopa. Więc teraz jak to u ciebie wygląda i co ty robisz w takich momentach? Ja sobie w końcu, po latach mam wrażenie, w takich momentach pozwalam na te momenty. Nie udaję, że ich nie ma, nie uciekam w końcu w jakieś bycie na siłę pozytywnym i w jakiś taki bełkot, który mnie tylko oddala od siebie. Nie staram się łapać bejsbolistę z bejsbolem w ręku. Bardzo często na przykład, kiedy wiesz, przegrywam jakiś casting w ostatnim etapie, to moim stałym w takiej sytuacji zachowaniem było to, że jeszcze bejsbolista przychodził do mnie i mówił, no i co, skończyłeś dwie najlepsze szkoły w tym kraju i tak ci idzie? Słabo. Dostatecznie, jak zwykle. Średnia. I powiem ci więcej, ja nie mam takiego tak traumatycznego doświadczenia jak ty, czyli ja pochodzę z kochającej rodziny, wspierającej, a mimo wszystko bejsbolista we mnie po prostu wytrenowany jak pierwszej wody wrestler. I któregoś razu, pamiętam ten casting, kiedy wszyscy, widziałem kiwające głowy, że wszyscy mnie chcieli, nie chciał mnie reżyser. I odpadłem. I wyszedłem z tego castingu i już czułem, że właśnie leci bejsbolista.
I mówię, nie, nie tym razem. Nie zrobię sobie. Zadam sobie kilka pytań. Czy byłem przygotowany najlepiej, jak potrafiłem? Tak. Czy dałem swoje dzisiejsze 100%? Tak. Czy zrobiłem to najuczciwiej, jak potrafię na dzisiaj? Tak. Czy to był w moim zdaniem dobry casting? Tak. Czy mam na coś jeszcze więcej wpływ? Nie. To odpierdol się ode mnie. I pamiętam ten moment, kiedy sobie uświadomiłem, że naprawdę nie jest sztuką się sobą zaopiekować, kiedy jest wszystko dobrze, kiedy są sukcesy i takie przybicie sobie piątki. Zobacz, Filip Cembala, pochodzisz stąd, nie było domu kultury, a ty sukces, sukces. Fajnie, wtedy też fajnie się sobą zaopiekować. Powiedzieć sobie, słuchaj, robisz to, fajnie. Ale kurde, naprawdę życie mówi, sprawdzam w sytuacjach, kiedy cię dojeżdża, a dojeżdża nas wszystkich. I to jest jakby mój apel do twórców internetowych. Ja rozumiem zasięgi, algorytmy, hajs, to jest, i ja się na to nie obrażam. Uważam, że to jest ważne, to jest praca, spoko. Ale w stronę prawdy. Dlatego, że mam wrażenie, że na przykład na co dzień rozsypuje się bardzo dużo zajebiście wystarczających związków, tylko przez to, że ludzie w internecie, niektórzy, urzeczeni jakąś wizją, jak to naprawdę powinno wyglądać w związku, kończą swoje wystarczająco dobre związki, podczas gdy ja znam tamte pary z tych Instagramów i wiem, że tam potrafią być zajebiste hardkory. Ale sprzedają wersję, po prostu my się nigdy nie kłócimy, nam szkoda czasu. Albo wiesz, albo po prostu, że zawsze super wyglądamy i tak dalej, i tak dalej. Nie, my jesteśmy wszyscy z krwi i kości i wątpliwości. I uważam, że odpowiadając na twoje pytanie, jak sobie radzę? Różnie, czasami sobie nie radzę, ale właśnie kiedy sobie nawet nie radzę, to mam takie, no dobra, czy jestem gównem, czy po prostu sobie dzisiaj nie poradziłem, bo nie mam siły? Nie, nie jestem gównem, ale dzisiaj sobie nie poradziłem i nie mam siły. Dzisiaj. Albo czasami mam takie coś, nagram jakiś film w jakimś temacie i ja naprawdę wierzę w to, co mówię. Zresztą wiesz o tym, że ja się budzę z czymś, gadam, bo gadam to też do siebie i to jest jakby, wiesz, go with the flow, improwizacja. No i wiesz, i nagle przychodzi jakaś sytuacja, że życie mówi, sprawdzam, a propos tego, co nagrałem wcześniej, nie? I ja nie umiem. I ja tego dnia akurat nie umiem tak, jak nagrałem. I już widzę, że leci bejsbolista z takim, że no, przepraszam cię bardzo, człowieniu, no ale jakoś tutaj nagrywa, że jesteś nagle taki, wiesz, oświecony z krwi i kości, po prostu człowiek i już tutaj się nagrywa do internetów. A gdzie twoja umiejętność? Dzisiaj jej nie ma. Dzisiaj jej nie ma. I powiem ci, że naprawdę możemy się dzisiaj posługiwać, chciałbym, możemy nawet ponadużywać tego słowa cud, bo ja myślę, że ostatnie miesiące w moim życiu to są prawdziwe, naprawdę zdarzenia, które można nazwać cudami. I one wszystkie przyszły paradoksalnie nie z zapierdolu, nie z jeszcze ścigania się i jeszcze wymyślania, co jeszcze mogę pokazać i co jeszcze mogę udowodnić całemu światu, tylko z odpuszczenia. Tylko z odpuszczenia i powiedzenia sobie, dobra, stary, sprawa ma się tak, masz 36 lat, coś pograłeś, coś pośpiewałeś, to naprawdę, jak na to skoncertowałeś, są fajne miejscówki i tak dalej. Chcesz więcej, to jest też spoko. To jest też spoko, bo masz prawo, marzysz, pracujesz na to i tak dalej. Ale czy moglibyśmy znaleźć się już w takim miejscu, że jeżeli już nawet nic więcej się nie uda spektakularnego i tak dalej, to jakoś przybijesz sobie piątkę i pocieszysz się z tego miejsca, w którym jesteś teraz, bo ono jest naprawdę spoko. I powiem ci, że takie momenty to są te momenty, które ja lubię, chciałbym właśnie zacementować zawsze. Ostatnio miałem taką sytuację, jechałem na plan teledysku od rodziców. Dzień później mieliśmy się poznać, jeszcze nie wiedziałem, że mi zrobisz niespodziankę. I gadałem z moją przyjaciółką, z Martusią Uszko, wspaniałą, właśnie od niedawna też coachinią. I tak gadaliśmy, my tak się podnosimy, kiedy wiesz, któreś opada. Coś czuję, że bardzo cię zaprosimy do naszej drużyny. I ona do mnie mówi, a jak jedziesz, w jakim jedziesz nastroju? Ja mówię, jestem bardzo zmęczony, nie wiem, co to będzie, bo wszystko trochę na moich barkach, się boję i tak dalej. Więc się boję. A ona mówi, ale widzisz, co robisz? Właśnie wracasz z tego domu rodzinnego i nagrywasz swój teledysk do swojego utworu, który napisałeś. Jesteś z siebie dumny? Ja mówię, jestem chyba trochę. Ale tak to jakoś, wiesz, zbagatelizowałem, skończyliśmy rozmowę. Ja Spotify, jakaś muza, od razu już mi się, wiesz, w głowie, że kręcę film, tutaj po prostu te drzewa, ten pociąg, muza. Jak nie zacząłem w tym pociągu ryczeć, to po prostu prawie, że przed siebie, bo mówię, Boże, jaki jestem z siebie dumny. Przecież to się nie miało prawo udać. Przecież to była wioska bez domu kultury, a ja nagle jadę do Warszawy z tymi wspaniałymi ludźmi, którzy przyjeżdżają z całej Polski dla mnie za darmo, żeby zagrać teledysk i opowiedzieć tę historię o tych różnych kolorach, o wykluczeniach. I to pójdzie w świat? Czy to nie jest najwyższy moment, żeby sobie powiedzieć, stary, naprawdę, już upadaj ile chcesz,
bo naprawdę jak przyjdzie takie 5 minut, że ci się będzie chciało wstać, to one będą super, a w tym upadku też jesteś super, bo jesteś kurwa z krwi i kości i wątpliwości i jesteś człowiekiem i masz prawo. I powiem ci, Ten że... tekst z krwi i kości wątpliwości po prostu biorę, będę przekazywać dalej, No i dedykować. zajebiście. On jest piękny. No i zajebiście. I powiem ci, że i jak zacząłem gadać te moje rzeczy w internecie, właśnie takie, wiesz, wynikające z jakiejś takiej prawdy i tego, ja oczywiście jestem utkany też z lęku. I ten mój lęk, no, to jest wszystko za wrażliwe, co mówisz. To jest wszystko. Ludzie cię zniszczą, ludzie cię zniszczą. Za bardzo się odsłaniasz. I pomyślałem sobie, no to sprawdźmy to. I okazało się, że kiedy szukałem pomysłu na siebie w internecie, bo odrzucały mnie kolejne agencje aktorskie, jakoś tak mi się z tą pracą nie składało tak, jakbym chciał, bo się składało, ale chciałem więcej. I nagle po prostu przestałem myśleć nad pomysłem na siebie i zacząłem być sobą i zaryzykowałem. I zacząłem mówić po prostu to, co mówi moje serce, co mówią moje wątpliwości, co mówi mój wewnętrzny bigos. I się okazało, że w tej drużynie bigosu jest nie 10 osób jeszcze i nie 100. Tylko naprawdę jest nas mnóstwo. I paradoksalnie w słabości znalazłem siłę. Jakbym... No, to dokładnie. Powiem ci, że jak na przykład uczę śpiewu ludzi, mówię, Boże, czy ja będę miał uczniów? Ja już nikogo nie mogę przyjąć, ja już nie mam miejsc. Ale na pierwsze zdanie, które mówię ludziom na zajęciach i z dorosłych i tak dalej, najbardziej lubię pracować z ludźmi, którzy są dorośli, kiedyś śpiewali, potem korpo, coś tam, życie ich poskręcało i nagle sobie przypomnieli, kiedyś kochałem śpiewać i przychodzą. I ja mówię, i ja widzę perfekcjonistę, że mają być wyniki, że tutaj daję sobie miesiąc coś tam. Ja mówię, stop, 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 stop. Tutaj jest jedna zasada. Nie mówisz i nie myślisz o sobie źle, bo to zrobisz sobie na sali, tam, jak wyjdziesz ode mnie z zajęć i świat to zrobi za ciebie lepiej. Tutaj jest taka zasada, że przybierz sobie piątki za wszystko i ja cię zapraszam i powtórzę to dużymi literami. Zapraszam cię do jak najszybszej decyzji o tym, żeby błądzić, się mylić, bo z tego wyjdą najbardziej kreatywne rzeczy i wtedy ja ci najszybciej dam jakieś rozwiązanie na to. Jak będziesz mi tutaj próbowała robić Eurowizję od początku i tylko się frustrowała, że nie idzie, to spowolnimy proces. Pozwól sobie, odepnij wrotki, przez godzinę cię tu nikt nie ocenia i po prostu błądźmy i się mylmy. I powiem ci, że jak widzę te oczy i widzę, jak nagle robi się oddech taki, na który nie ma czasu w tej zadyszce życiowej teraz, no to jest jazda. I Tak. naprawdę, jakbym miał tak, wiesz co, spuentować to, ja oczywiście, wiesz co, mówię, odpowiadam tobie, mówię to wobec nas, tego, a tak naprawdę mówię to cały czas do siebie, bo chyba mówię po raz pierwszy na głos zdanie, że najbardziej mi w życiu zaprocentowało, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ale odpuszczenie. Ale nie Tak. odpuszczenie działania. Odpuszczenie Nie, sobie. nie. Sobie. Kurwa. Dokładnie. Dosłownie, ale to jest takie piękne i ja miałam ten sam moment, taki drugi moment a propos właśnie tego pytania. To miałam taki moment, wiesz, ja już wtedy zaczęłam jeździć trochę na warsztaty. Mieszkałam wtedy właśnie w Portugalii, miałam takie ładne, dobrze wtedy wyglądałam, jeszcze tak opalona, białe Byłeś włosy, zupełnie takie. tak jak teraz, tylko teraz wyglądasz już bardzo dobrze. No, dokładnie. A wiesz, takie po prostu życie, wiesz, na plaży, Portugalia, z psem, biegam po plaży i takie, wiesz, taką mandalkę miałam, kręciłam filmy. Totalnie wszystko, co tam mówiłam, prawda. Ale nie cała prawda, w sensie takim, że pod spodem upadałam, no ale nie wolno o tym mówić, w ogóle jeszcze się nie da. I przyszedł taki moment, że ja przyleciałam robić takie warsztaty, spotkanie do Polski. I koleżanka mi zaproponowała, że jej znajoma mi, czy jej koleżanka postoi mi na bilet HEP. Nie, i ona tam stała, my się ledwo poznałyśmy, Agnieszka, cudowna. I później ja ją zaprosiłam na kolację, żeby tam podziękować. I tak siedzimy na tej kolacji i ona do mnie w pewnym momencie mówi, wiesz co, Ewelina, ja nie wiedziałam, że ty jesteś taka normalna, wiesz, trochę tak jak ty myślałaś, że może jakaś taka odleciana. Dużo ludzi tak w ogóle o mnie myśli wciąż, choć ja już od dawna taka nie jestem, to już lata są, a ja byłam trochę taka odleciana, tylko wiesz, ja nie robiłam tego specjalnie. Ja, Jasne. zaraz taką rzecz jeszcze jedną powiem, ale tak. I ona mówi, wiesz, ja patrzyłam na ciebie na tej plaży z tą mandalką i tam, kochani, love, 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 love. Nie? Ona mówi, to ja sobie myślę, ej, to jest kurwa dla wybranych, nie? Tak. Bo ja love, love nie mam w życiu. Ja mam zapierdol w życiu, a nie love, love, nie? Tak. Więc ja ciebie nie mogłam słuchać. Po prostu ja wiedziałam, że ty jesteś jakaś tam wybrana Odklejona. sobie, a odklejona, dokładnie, podoba mi się to słowo. A ja dzisiaj tutaj stoję, patrzę na ciebie na tym wykładzie i ty taka normalna i ty masz problem, a ja tam musiałam chyba jakoś sobie odpuścić, tak jak powiedziałaś. I wiesz, i to ze mną tak to mi nie dawało spokoju całą drogę do domu samolotem. I ja mówię, okej, okay, jak ona widzi taki rozjazd,
to ten rozjazd jest. Tylko ja jeszcze nie wiedziałam, co z tym zrobić, bo ja nawet nie wiedziałam, że ja go robię. Po prostu wiesz, tego automatu, jak człowiek się spina, to nawet nie wie. I ja kiedyś powiedziałam, no nie byłam do końca prawdziwa, a taka cudowna kobieta, która była mnie na kursie, powiedziała, to nie jest tak, że my nie jesteśmy, że my oszukujemy, czy nie jesteśmy do końca prawdziwi, tylko my ukrywamy część swojej prawdy, jakby chowamy, ochraniamy ją, bo tak jak powiedziałeś, bo boimy się, że wtedy ludzie nas zniszczą, jak przyjdziemy tacy wrażliwi. I ja nie wiedziałam, co z tym zrobić. Mówię, hello, proszę o pomoc. Ja zawsze, jak potrzebuję pomocy, uciekam od niewygody często na YouTube, tylko ja nie uciekam od siebie, tylko raczej uciekam do Boga. Nie? Ja tak mówię, że ja to z Bogiem zawsze na YouTube się spotkam. I trafiam, słuchaj, na wideo takiej Gabby Bernstein. Taka dość znana babka w Stanach. Ja zawsze tak na nią patrzyłam, jak czasem właśnie ludzie na mnie. Takie low-key, piękna, tam na obcasach biega, 7 książek napisała. Nie? I ona... Wywiad z nią oglądam i cały ten wywiad mówi, Jezu, tato ma wszystko przerobione, nie? I ona na koniec, ten człowiek zadaje jej pytanie, czy jest coś, co byś chciała powiedzieć, a czego ja cię nie zapytałem, aby wniosło dużą wartość. I ona tak siedzi, już taka naprawdę pięknie się taka, nie? I siedzi i mówi tak. I'm still suffering and still struggling. Super. Wiesz, ja wciąż się męczę i wzmagam i zmagam. Błądzę. No, a ja tak patrzę i ja tego do tego komputera, nie, kocha, nie mów tego, wiesz, po prostu nie wolno, wiesz, całe moje ciało, ta reakcja taka, nie wolno. A za chwilę po prostu takie mi łzy poleciały i taka ulga, po prostu jakby ktoś przyszedł do mnie i powiedział, hej, jest okej, okay, ja też tak mam. Jesteśmy w tym razem, u nas się często mówi, ja też, jesteśmy w tym razem. I ja po prostu, moja cała twórczość się od tamtej pory zmieniła. Ja dostałam całe nowe życie, bo ja nagle, jak usiadłam i to od Asi Chmury wzięłam, takiej cudownej psycholożki, ona mówi, no Janusza, nie? No jak się zjadł? No, no Janusza, nie? No jesteś, po prostu hej, po prostu wiesz, rozporek, rozpięty brzuch, taka jestem, taki jestem. Albo mnie bierzesz, albo nie. Tylko, że ja sama musiałam siebie taką najpierw wziąć. Tak. Wiesz, bo problem nawet nie był, że ja się bałam, że ludzie mnie nie zaakceptują. Ja używałam ludzi do własnego braku akceptacji siebie. I ja potrzebowałam pójść ze sobą na spacer po tej plaży i powiedzieć, ty, co z tego, że ty sobie wyłuskałaś wszystko to, co ci pasuje i zanosisz tam innym, patrzcie tutaj, nie, kochaj siebie zawsze, nie? Pizdziawszy nie zawsze, nie? Idziesz cała albo nie idziesz cała. I ja mówię, dobra, idę cała. I bałam się tak jak ty, ja mówię, o Jezu, ale wiesz jak już sam tam pójdziesz, poleziesz, nie? Położysz się obok siebie na tej ziemi, to już później nawet ktoś ci powie, słuchaj, a ty to, bo już ja tam sporo hejtu dostawałam, nie wiem, że ja nie umiem się wysłowić właśnie, a ja jak mi słów brakowało kiedyś po polsku, bo 20 lat mieszkałam za granicą, to sobie sama swoje słowa wymyślałam, nie? No i super. I znowu, i z wszystkich tych rzeczy ja stworzyłam po prostu jakby całą moją twórczość. Nawet te moje słowotwórco, zresztą ty też tworzysz piękne słowa, ja to uwielbiam. I chcecie o to właśnie zapytać. I to było wykrzesane z tego, o Jezu, ja nie pamiętam, jak to powiedzieć, ja nie wiem, ja nigdy jestem polskim, nie wiem, zawsze, wiesz, i nurkujesz tam i zamiast bejsbolować się za to, to mówisz, to co ja z tego ulepię teraz, nie? To ja to z tego ulepię, to z tego ulepię. I ja też z tych momencie, kiedy sobie odpuściłam, to najwięcej stworzyłam w ogóle i najprawdziwiej i też bez takiego poczucia, wiesz, że kładziesz się w nocy spać i po prostu czujesz, nie, że półprawda gdzieś tam jest. Tak. Że na zdjęciu to ładnie wygląda pod spodem. Po prostu to jest tak niewygodne być prawdziwym często dla umysłu. On ma w dupie bycie prawdziwym, on chce być najlepszy. Nie? Tak, on chce przetrwać, być jak najlepszy, najukochańszy, a nie jak najprawdziwszy. Ale wiesz co, Ewelina, mi się wydaje, że to jest jeszcze ważne, akurat przy tym, o czym teraz mówisz, o czym rozmawiamy, żeby też powiedzieć tak też szczerze właśnie, że to nie jest kwestia jednego spaceru czy trzech. No way, w ogóle to nie jest kwestia umówienia się ze sobą na coś. To jest kwestia naprawdę wstawania, padania, wstawania, padania, wstawania. I u każdego to jest inny proces. W sensie, jakby tylko to jest ta kwestia, ale to, co można spróbować od dzisiaj wdrażać, to to, żeby zawsze być po swojej stronie, zwłaszcza przy tych fuck-upach i tych porażkach, bo to jest wtedy zajebiście trudne. I ja teraz też jestem, jak wiesz, bardzo świeżo po podjęciu. Właściwie wczoraj podjąłem ogromną decyzję w swoim życiu, taką naprawdę punkt zwrotny. Chodzę z tą decyzją od 3 miesięcy i w końcu ją podjąłem, ale jeszcze 3 dni temu, jak zwierzałem się właśnie mojej Martusi i mówię, kurde, wiem, że mówię ci już to setny raz, to samo, ale potrzebuję to powiedzieć jakąś magiczną ilość razy na głos, aż w końcu się przeleje
i powiem, że to jest ten moment. I ja jej to powiedziałem rano, a po południu już wiedziałem, przelało się. Podejmuję tę decyzję. Ale w życiu bym tego nie zrobił, wiesz, w tydzień, nie. W dzień. To musiało się po prostu, wiesz, dziać. Więc jakby też może warto, żeby wybrzmiało to, że to jest naprawdę proces. I jakby, i moim zdaniem to, co powiedziała ta pani, o której wspomniałaś, I'm still suffering and struggling, że ciągle cierpię, ciągle błądzę, a ona już pewnie miała swoje lata, bo też pewnie lata już doświadczała i tak dalej. To jest tak naprawdę zajebiście wyzwalające, bo jeżeli tak? ktoś, kogo podziwiasz, mówi ci, kurde, fajnie, dużo już wiem, mam już sporo narzędzi, ale ciągle bywa do dupy, ciągle się przewracam, ciągle popełniam czasami decyzje z dupy, podejmuję i spoko. Tak, i to tak, jest wyzwalające. Tak, i ona też z tego słynie, wiesz, ona z tego słynie i ona później jeszcze tyle miała turbulencji i przyszła i o każdym mówiła i ona tak powiedziała, mnie nie interesuje, jak mało razy padacie. Wiesz, mnie interesuje, czy podnosicie się z tego upadku, jak wiele razy wstajecie, a ja mówię, a mnie interesuje, czy podniesiecie się, wiesz, czy będziecie tam przy sobie, żeby siebie podnieść, w dodatku stali przodem do siebie, bo wiesz, podnieś siebie, po co? Po to, żeby utulić, powiedzieć, okej, okay, ogarniemy, czy po to, żeby, wiesz, gonga dać między oczy i kolejna ten. No. Tak, dokładnie, dokładnie, słuchaj, to myślę, że to jest pora na drugie pytanie. Moje no, ale od razu już widzę, jaki jest flow, więc totalnie jakby nie miejmy spiny, że ma być pięć pytań i tak dalej. Też tak myślę. Go no. with the flow, nie? Tak. No i widzisz, i na przykład drugiego pytania już ci nie zadam, bo ja już widzę. Chociaż może zadam i może ugryziesz je z jakiejś innej strony. Chciałem cię zapytać, jaką masz relację ze sobą? Ojejku, dobrą, ale to jest naprawdę, wiesz, ja tyle lat tworzę i tyle lat opowiadam o bycie cudem, ale ja tak naprawdę tą dobrą relację mam ze sobą właśnie od tamtego momentu w karawanie. I nawet już od tamtego momentu w karawanie, gdzie ja tak położyłam się na tej podłodze obok siebie, w przyczepie, bo w Polsce karawan to się kojarzy z domem. To i tak była podróż, ale to już była mniejsza podróż, bo tak jak powiedziałaś, wtedy od tego momentu, wiesz, kochaj siebie zawsze, do tej podłogi, to było z jakieś 5 lat, dosłownie takie wstawania, padania. Teraz mam dobrą relację, ale taką dobra relacja dla mnie taka właśnie, że ja naprawdę jestem po swojej stronie, wiesz? I to i w ogóle dla mnie też dużą przestrzenią takiego bycia po swojej stronie jest pozwolenie sobie na emocje. Znowu ja trochę tak jak zaczęłam od psychologii, a później poszłam dość mocno w taką duchowość, już medytowanie, wznoszenie się ponad emocje, ponad myśli, ponad schematy, ponad programy, nie jesteś tym, nie jesteś tamtym, wszystko super, ja bardzo tej przestrzeni doświadczyłam, ja medytuję dużo i w ogóle, ale wiesz, były takie momenty, gdzie po prostu ja byłam zła, ja byłam smutna, ja byłam chyba jedną wielką emocją. A szłam w tą teorię, nie jestem emocją, nie jestem tym, nie wiesz, a tu cała po prostu telepam się, więc ja mam bardzo dobrą relację ze sobą, bo ja odpuściłam sobie, jestem po swojej stronie, jestem w swoim teamie, naprawdę. I to jest całkiem nowe dla mnie. I też dużą taką częścią tego było w ogóle takie wrócenie do siebie, wiesz, bo moje życie było tak bardzo nie moje. Ja wiem, ja myślę, że ja wiem, gdzie my pójdziemy, bo my dzisiaj trochę jak się poznawaliśmy przed live'em, to rozmawialiśmy o tym. U ciebie się to nazywało Fifi? Przypomnij. Tak, Fifi, Fifek, Fifuś. Taki 27-letni Fifi. Bo moja relacja, ja już tak byłam po swojej stronie, ale moja relacja ze sobą też potrzebowała w ogóle, żebym ja do siebie wróciła, bo moje życie nie było moje. Ja u siebie to nazywałam takim plastusiem, wiesz. Ja po prostu... Tylko mnie kochaj. Ja żebrałam całe życie prawie na kolanach o miłość. Tylko mnie kochaj. Kto też? To jest... Przerwało mi, przepraszam, jestem. Jest okay. Że to jest to zdanie, wiesz. Tylko mnie kochaj. Kto? Wszyscy. Wszyscy, dokładnie. No. No. I wiesz, ja po prostu byłam jak plastuś, jak z plasteliny. Ja się tak potrafiłam wygiąć, jak ja tak potrafiłam wybadać człowieka, że ja wiedziałam, czego on potrzebuje. Ja wiedziałam, kiedy mam siedzieć cicho, kiedy mam mówić, kiedy rozśmieszyć, kiedy rozczulić, kiedy wzruszyć, kiedy ogarnąć, kiedy się usunąć. Po prostu ja byłam o tak, wiesz, ja po prostu na tych kolanach. I jak przyszedł taki moment, wiesz, jaka jest twoja prawdziwa natura, czego ty chcesz, gdzie są twoje granice, jakie są twoje wartości,
Ja naprawdę nie wiedziałam, wiesz, ja byłam, ja często podaję przykład panny młodej, tej Julie Roberts, która po prostu pewnego dnia Richard Gere do niej mówi, ty nawet nie wiesz, jakie jajka lubisz, nie? I ona wkurzona na niego, oczywiście, że wiem, bo z każdym facetem inne jadła, nie? I po prostu wstaje rano i robi te wszystkie jajka i naprawdę nie wie. I ja po prostu byłam jak, ja nie wiedziałam, jakie ja jajka w życiu lubię. I ja, ale później druga rzecz, ja już jak wiedziałam, jakie jajka lubię, to jak wchodziłam w kontakt z tobą i ty lubiłeś inne, to ja i tak jadłam takie, jak ty chciałaś. I to dla mnie jest największa lekcja. Wybrać po prostu siebie po to, żebym mogła mieć prawdziwą relację z drugim człowiekiem, a nie udawaną, to jest dla mnie podróż. To jest ta relacja, która ja wciąż tu mam robotę do zrobienia. Wciąż tu pracuję, bo to jest dla mnie najtrudniejsze. Wiesz, ja byłam Ewcią, która kocha wszystkich, rozumie wszystko. Je aniołek, po prostu, no wiesz, no po prostu, no cud, no po prostu kochana zawsze to, tamto. I mój były partner mówił, że ludzie ci srają na głowę, a ty sobie wkręcasz, że to odżywka do włosów. I ja taka byłam. Ja ci jeszcze głowę nadstawię, ty sraj ile chcesz, ja tak. Zawsze coś z tego wykombinuję, lekcja do przerobienia i w ogóle, wiesz, dziękuję i w ogóle przepraszam, że tak mało miejsca na głowie. Co mogę jeszcze zrobić, nie? Tak. Więc tu jest duża robota. No to dobrze, to teraz, no właśnie, to ja wrócę do ciebie. Jaką, będę szła, wiesz co, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, ale to pytanie jest takie dobre, że trochę tak ściągnę tutaj od ciebie, nie? Że, a jaką ty masz relację ze sobą teraz? O, ja to jestem właśnie, patrz, już by mi się chciało powiedzieć, ja jestem jeszcze parę kroków za tobą, co jest w ogóle bzdurą, bo nie ma ani przed tobą, ani za tobą. Jest po prostu gdzieś mój rytm i moja droga. Ale ja jestem ewidentnie teraz na takim... Chciałbym powiedzieć niespokojnym morzu, ale myślę, że to niespokojny wprowadzi element niepokoju, a tu jest po prostu jakby, ja teraz bardzo surfuję. To są bardzo duże fale i oczywiście to są fale takie, jakich w życiu jeszcze nigdy nie miałem, więc jak mi się którąś uda ujarzmić, to zajebiście. Ale nie brakuje spektakularnych po prostu, wiesz, nurkowań. Natomiast ten czas mi pokazuje, jak bardzo ciągle jest robota do zrobienia w tym takim poznawaniu się ze sobą. I pokazuje mi też, bo ja pamiętam, jak z 10 lat temu, 12, pamiętam pierwszy moment, kiedy posłuchałem w swoim życiu intuicji. To jest, w moim przekonaniu to jest bardzo, bardzo cichy głos. Zawsze wie, co robić. W moim przekonaniu mieszka w ciele, w moim ciele mieszka w podbrzuszu. Jak mnie tam coś zaboli, to wiem, że nie jest dla mnie. To już w ogóle i sekundę muszę słuchać. Choćby nie wiem, jaka racjonalizacja tu się nie odbywała, ufam. Ale śmieję się, bo to już od tylu lat słucham tej intuicji i a propos tej decyzji, o której ci mówiłem, której nie chcę tutaj mówić, nazywać jeszcze jej, ale już jest podjęta, ja od 3 chyba miesięcy cały czas mi się w głowie kołatało, zrób to, chcę zrobić to, a głowa taka, no ale dlaczego? Przecież to, tu jest dobrze, to ci zajebiście sprzyja, dlaczego, dlaczego? Przecież stracisz, przecież coś tam... Nie wiem dlaczego, ale czuję, że blokuje do siebie dopływ szczęścia. Jeżeli mają się wydarzyć rzeczy duże, to nie trzymaj się małych. Tak. Nie wiem, skąd mi to przyszło, ale teraz to do mnie przyszło, że po prostu jeżeli, wiesz, tak jak ktoś kiedyś powiedział, trzeba być zajebiście naiwnym, żeby codziennie idąc tą samą drogą wierzyć, że dojdziesz gdzie indziej. A ja sobie teraz chcę to zapisać nawet, przepraszam, pozwolę sobie, bo będę musiał sobie to codziennie powtarzać, że chcąc rzeczy dużych, nie trzymaj się małych. Ale to zaraz zapiszę. Zapisz, bo dobra, to jest naprawdę dobre. Sama muszę to sobie, wiesz, bo a propos relacji ze sobą, wiesz, no. To jest takie, walnęłeś mi gonga między oczy, nie? Prosto w serce. O tego. Przepodróżował tam, nie? Do podbrzusza właśnie, wylądował. Siedzi, nie? Siedzi, a mój umysł, u mnie się na umysł fazola mówi, a mój umysł mówi, chyba nie słuchaj, nie słuchaj. Dokładnie. Bo wiesz, co to jest, a propos relacji ze sobą, taka przestrzeń, ja mam tutaj dużą robotę do zrobienia. Dla mnie to jest takie, że ja tak mocno już pokochałam tą siebie, taką z piwnicy mnie to się nazywa, tą niedoskonałą, po prostu wiesz, ja już o tym tyle się nagadałam, już naprawdę, już ci, co u mnie są, to już znają chyba całe moje dzieciństwo, po prostu my już tam poszliśmy do wszystkich moich niedoskonałości. Ja i tak ukochałam po prostu, no, rapuję swoje. Ale teraz dla mnie jest inna przestrzeń, która jest dla mnie wyzwaniem. Bycie tym cudem, bycie tym światłem, takim, wiesz, bycie wystarczająco dobrą, nie lepszą od kogoś, ale też już nie gorszą, tylko hej, ogarnęłam wiele rzeczy, stworzyłam wiele piękna,
jestem godna, wiesz, innego życia, lepszego życia i to jest okej, to jest dla mnie wyzwanie wciąż, rozgoszczenie się w świetle. Nie mam problemu zabrać ludzi do piwnicy, powiedzieć, patrzcie, tu schrzaniłam, tu mam robotę, w ogóle po prostu to jest, ja się tam zrobiłam tak wygodna, że głowa mała, ale wejść do salonu, zapalić światło i powiedzieć, ja tu przynależę, ja jestem godna tego i jeszcze opowiedzieć o tym innym, to jest kurwa dla mnie w ogóle jeszcze inna bajka, wiesz, to jest po prostu, ja mam takie hasło, się wychowałam w takim domu, w przemocy i byłam bita od dziecka, w ogóle nie tylko ja, no taki dom, wiecie, taka patologii u mnie to się nazywa, patolka, patologii, żeby ładnie brzmiało, zrobiliśmy z tego francuskie słowo i mój ojczym często, jak ja byłam mała, to mi mówił, jesteś gównem, śmieciem, zerem, zgniesz pod mostem. I wiesz, ja tyle lat po ten most szłam, nawet ja nie wiedziałam, że ja pod niego szłam i życie mnie zabierało z tej drogi, a ja i tak przekierowywałam, wiesz, coś osiągałam, bum, traciłam, osiągałam, bum, traciłam, bo tak byłam ukierunkowana. I w pewnym momencie, wiesz, tyle rzeczy się wydarzyło, tyle rzeczy zrobiłam, że ja naprawdę po prostu chyba przekierowałam się i weszłam w ogóle na, wiesz, na jakąś piękną w ogóle łąkę i w ogóle tam jest pięknie i salony, wszystko. I najpierw miałam takie w ogóle, ja tu, jak dzikie zwierzę wypuszczone z klatki, mówię, nie, ja spierdzielam stąd, ja nie przynależę, wiesz, do dżungli, nie? Ja wracam do klatki, tam jest mi wygodniej. Później już, dobra, wyszłam z tej klatki, siedzę w tej dżungli, mówię, dobra, jest okej, rozpoznam, poznaję. Ale takie powiedzenie sobie, hej, przynależę, tu jestem godna, jest okej, wiesz, jest okej, nie musisz się chować. To tyle lat ja te słowa słyszałam Marianne Williamson, że naszym największym lękiem nie jest to, że jesteśmy niewystarczająco dobrze, tylko naszym największym lękiem jest to, że jesteśmy właśnie tym światłem, że jesteśmy piękni. A to jest dla mnie wyzwanie jeszcze. Wiesz, ja czasem tak bardzo lubię to stare życie, że ja raz bym pod ten most pobiegła. Ale wiesz co, Ewelina, znam ale to na pamięć, jak tabliczkę mnożenia, nie? Ale czy to nie jest też taki fajny moment, bo ja też rzeczywiście, ja byłem taki, wiesz, czwórkowo-trójkowy, tam czasami piątka, ale generalnie mi się trochę nie chciało. Na festiwalach to tak wyróżnienie, raczej nie pierwsze miejsce. Potem teatr fajne, ale już jeszcze wiele drzwi pozamykanych, seriale to epizody, dobre agencje mnie nie chciały, wszyscy znajomi wydawali płyty, ja nie i nie i nie i nie. I takie to było zawsze, takie fajne, fajne, ale coś tam. I powiem ci, że bo ja totalnie nie byłem na to gotowy, bo ja mam wrażenie, ja też gadałem z bardzo ważną moją, bardzo bliską mi osobą, która mówi, kurde, ja tak dobrze, ja się tak przyzwyczaiłam do porażki, że ja się chyba boję sukcesu. Tak, ja, tak. Bo ja znam porażkę, bo ja porażkę oswoiłam, a ja też oswoiłem odpadanie w ostatnich etapach na castingu, zajebiście to oswoiłem, a wygrywanie zawsze jest dla mnie takim, czyli teraz to trzeba będzie zrobić i wiesz, i powiem ci, że i myślę sobie, że też częścią tego procesu, o którym gadaliśmy, o tym takim wiesz, graniu w swojej drużynie do jednej bramki ze sobą, jest to, że wiesz co, ja parę dni temu to powiedziałem, w ogóle ty niesamowicie to mówisz o salonie, a ja bardzo często mówię, że żyję w przedpokoju swojego życia, że ciągle czekam, że jeszcze musi się wydarzyć to i to i ja zacznę żyć. I mówię, nie, ja muszę się przyzwyczaić, że mój salon jest właśnie taki, mój salon jest bigosem, tu będzie zajebiście posprzątane czasami i jasno, a czasami będą zasłonięte kotary i będzie po prostu nasrane na środku i tak będzie, to jest salon mojego życia, bo też życie takie jest, ale co chcę powiedzieć o tym, że tak jak ty mówisz, że czasami jeszcze ciągnie cię pod ten most, i że to musisz przepracować, to ja ci powiem, że na przykład ja mam ochotę ci to powiedzieć, ale oczywiście to jest moja interpretacja, że a może po prostu zaakceptuj, że czasami cię będzie ciągnęło pod ten most, dlatego że ja sobie ostatnio uświadomiłem, że ja mam bardzo dużo lęków. Przez to, że jestem wychowany w ogromnej miłości, ale też tak trochę, ale nie za dużo, ale nie mów tutaj, żeby coś tam, ale wiesz, i stąd ja mam jakby integralnie sam z siebie chcę ryzykować, ale pewna taka miłość, która mnie zalewała, mówi mi, ale może nie ryzykuj, a może trzymaj się tego, wiesz. I uświadomiłem sobie, że choćbym nie wiem, jakie cekiny założył, metafora do teledysku, to zawsze one będą miały podszewkę strachu, lęku. I pomyślałem sobie, kurde, to spoko. To jak już ten lęk tak musi przy mnie być, to niech będzie. To ja mu robię herbę i dawaj. I jak go tak, wiesz, i mówię, no to bądź sobie. I on taki, jak to bądź, w sensie, że mogę? Tak. Bądź, tak, to się będę bał, tak. Okej, rozumiem. Potrzebuję się pobać, to się poboję. Tam trzy wizje, niech się napiszą, dobrze, proszę bardzo. I zrobię, i tak. I powiem ci, że mam wrażenie, że to zaakceptowanie tego, że się będę bał, że taki jestem, to też mi jakoś zrobiło robotę. I myślę sobie, że naprawdę przy tym wszystkim, jaki ty zostałaś, wiesz,
pierdol w tym dzieciństwie, to gdzie ty jesteś teraz, co masz teraz w głowie, co masz teraz w sercu, może w takiej kolejności, co masz teraz w sercu na swój temat, to, że cię raz na jakiś czas będzie ciągnęło, wiesz, do metaforycznego mostu, to jest naprawdę zupełnie zrozumiałe, a i tak chwalebne, że po prostu jesteś tu, gdzie jesteś z tym wszystkim. Jaka to była siła, jaka to była determinacja, wiesz. Wow. Dziękuję. Biorę, przyjmuję, chowam. A dziękuję, ale tak, i to jest właśnie to, że ja sobie na to pozwalam. Wiesz, że ja, cała moja praca i w ogóle z ludźmi, i ze sobą, jest dosłownie tym. Wiesz, a czasem ja rzadko robię wystąpienia na żywo, ale ostatnio byłam gościem u kogoś i tam przyszłam, bo ja zawsze przychodzę jako te dwie, wiesz, ta moja Ewcia, ja na nią mówię, ta Ewcia, która wciąż się boi i mówi, a skąd wy tutaj, wy chcecie się ze mną bawić, ze mną nikt się nie chciał bawić, jak byłam mała, kamieniami we mnie rzucali, nie? Dokładnie. A nagle, wiesz, tutaj ludzie, nie? Czasem tysiące tych ludzi i ja przychodzę z dwoma, dopóki dwie potrzebują to być, tak. Dopóki dwie, i ja przychodzę z dwoma. I dla mnie, a propos w ogóle, wiesz, nawet tej przestrzeni zacementowania, nie, może to nie jest zacementowaniem, ale co mi pomaga, co mi w ogóle dało największą, to jest tak, co bardzo przyspieszyło mój rozwój, co też tak sprawiło, że on nie jest aż tak wyboisty, pomimo tego, że życie jest wyboiste, to, że ja stworzyłam przestrzeń dla tych dwóch części siebie i że one, że to jest dosłownie ta pojemność, że ja w sobie mam już tą, która mówi, hej, ja wiem, co robić, ja wiem, czego ja jestem godna, ja wiem, czego my wszyscy jesteśmy godni, ja pamiętam nasze marzenia i pragnienia. Tak. I nieważne, ile razy ty upadniesz, to ja wstanę i ja idę tam. Tak. Ale ja biorę ciebie ze sobą, dopóki ty potrzebujesz. I wiesz, nawet jak do mnie przychodzi właśnie ta część i mówi, słuchaj, ty niegodna, tu niewystarczająco dobra, to ja kiedyś bym właśnie tak traktowała, jak to krytyka się traktuje, wiesz, spadaj w ogóle czy coś. Nie, ja w ogóle dosłownie używam tego samego zdania, co ty mówisz. Ja parzę herbatę, częściej kawę, bo ja jestem kawoszem i mówię, opowiedz mi o tym, kochanie, ja chcę wiedzieć, ja też wiem i to jest uszanowanie tej piwnicy naszej, tego dzieciństwa też naszego i tych, nieważne czy mieliśmy, tak jak mówisz, jesteś z kochającego domu i to jest piękne, bo to nawet, bo często ludzie do mnie, jak przychodzą na kurs, to mówią, mam 700 tysięcy myśli w głowie, przepraszam, to mówią, okej, ty miałeś trudne dzieciństwo, ale ja nie miałam na przykład trudnego dzieciństwa, to dlaczego ja tak mam, co ze mną jest nie tak? Dlatego, że jesteśmy na takiej planecie, to raz, taka planeta, takie doświadczenie tutaj, inaczej się nie da, każdy tu dostanie w spadku to. A poza tym to nie jest tylko kwestia, przepraszam cię bardzo, domu i rodziców. Dosłownie, my mamy jeszcze, wiesz, szkołę, doświadczenia z rówieśnikami, tu bym się mógł rozpisać na 15 live'ów i tak dalej, a poza tym na kochających rodzinach są rzeczy, które nie do końca działają, więc dostajemy do tego plecaczka przeróżne, wiesz, na apanaże na całe życie, nie? Tak, no dlatego u nas to się mówi, no taka planeta, no planeta Ziemia po prostu, planeta Ziemia, witamy, takie doświadczenie, taki umysł, takie ciało, tak po prostu to wszystko tak funkcjonuje, że no taki spadek tutaj, nie? Tak tą rzeźbę tu odkleił, nieważne skąd i po prostu zaakceptować, tak? Tak. I dla mnie największą zmianę mi wnosi w życie i najwięcej po prostu, wiesz, ktoś mi kiedyś powiedział, tylko słyszałam na live'ie Jaya Shetty, że on powiedział, że bo już ja to bym chciała, żeby to żyć, kiedyś tak chciałam, żeby to życie było takie, wiesz, taka kałuża, nie? A tu ocean, kurwa, nie? I on powiedział, że ktoś tam inny powiedział, że życie na planecie Ziemia jest jak bicie serca, nie? O tak. A jak chcesz o tak, no to nasze serce bije tak, dopiero jak nas tu nie ma, jakby. Nie? Tak. I zaakceptowanie tego i takie naprawdę bycie z tą jedną i z drugą przestrzenią, rozmawianie, a ja wiem, co chciałam powiedzieć, bo zeszłam z własnego, zgubiłam się we własnym chaosie. Że ile ja się nauczyłam, wiesz, od tej przestrzeni swojej, tej, która się boi, która po ten most chce wrócić, która nie chce dalej iść. Ja chcę wiedzieć od niej. Ja mówię, ty mi opowiedz o tym. I ja też wiem, ja już wiem, przez to, że zrobiłam tą robotę przez te lata i że ona trwała długo i wiele upadków było, ja wiem, skąd ja przyszłam, tak? Ja wiem, dlaczego ona jeszcze wątpi. Ja szanuję jej zwątpienie, ja szanuję jej lęki. Ja wiem, że ona ma absolutnie prawo do tego, po tym wszystkim, co przeszła, czego doświadczyła, na jakiej planecie jest, ja wiem, ja nie kwestionuję jej. Ja biorę ją za rękę, mówię, ja cię słyszę, ja cię kocham zawsze i ja znajdę rozwiązanie. Jest okej. Okay. A czasem wiesz, już z tej mądrej przestrzeni, tej, która podbiegła i powiedziała, hej, choć zadamy to samo pytanie, tylko nieco inaczej. I one się już słuchają, one się dogadują, więc no tak, dziękuję, że to powiedziałaś, bo to jest taka ważna przestrzeń, żeby naprawdę uczyć się rozmawiać z jedną i z drugą przestrzenią. Miałam kiedyś taką
I jeszcze tylko jedną rzecz, mam taką fajną metaforę, widziałam, nigdy nie wiedziałam, że taka rzecz istnieje, że są biegacze, którzy są niewidomi i mają takich gajdów, którzy z nimi biegają, wiesz, są tylko tak zaczepieni za takie bransoletki. Jak ja to widziałam, takiego jednego człowieka, dwóch w sumie niesamowitych, którzy wygrywali medale Amerykanie, i tak patrzyłam na to, się tak wzruszałam, bo żeby to się udało, wiesz, to oni muszą biec w jednym rytmie. Po prostu nie mogą, tak. Jeden nie może pociągnąć za bardzo, drugi nie może za bardzo zwolnić. Synchronizacja. I to musi być co do joty. I w ogóle jak ten człowiek niewidomy biegnie, to on biegnie za głosem tego, który widzi. I on mu, i wiesz, jest taki film, jak ten, który widzi, i oni biegną razem, mówi do niego: go David, go David, go David. I ja tak patrzyłam na tego Jeroma, my w ogóle się spisaliśmy na Instagramie, jak ja robiłam live'a o tym. I ja mówię, ja chcę być takim Jeromem dla siebie. Ja chcę być dla tej części niewidomej, dla tej, która nie widzi wszystkiego jeszcze. Ja chcę być takim go, go Ewelina, go Ewcia, rozumiesz? Ja chcę być takim człowiekiem. I w dodatku ten niewidomy człowiek powiedział taką rzecz, że ja myślałam, że to ja będę musiał dopasować się do niego. A prawda jest taka, że to on musi wyczuć mój rytm, bo jak ja się pomylę przez sekundę, to leżymy, bo on widzi, a ja nie. I to dla mnie było takie, ja jeden team, wiesz, synchron. Tak, totalnie, totalnie. Absolutnie tak, to jest przepiękne i powiem ci, że bardzo fajne też, jak powiedziałaś o tym sercu, że chciałabyś, żeby życie było kałużą, a jest oceanem, albo że chciałoby się, ty nazwałaś to tego, nie, w życiu. A ja z kolei mam wrażenie, że ja tak moje życie tak szantażuję takim, że to moje życie jest takim dzikim, naprawdę z najdzikszych mustangów, a ja sobie wymyśliłem, że ja oto skoczę na niego i przyjdzie taki czas, że ja go tak ujeżdżę i ono po prostu, ten dziki mustang mojego życia będzie po prostu słuchał, dokładnie tak się synchronizujemy i ja będę decydował o to wielce, wiesz. I sobie myślę, no przecież, tak. Przecież chłopczyku, raz, dwa, trzy porzucisz przecież to marzenie, bo to jest w ogóle niemożliwe i im szybciej to zrobisz, tym będziesz szczęśliwszy, bo i dzięki Bogu, że nie ujeździsz tego życia, wiesz, o co chodzi, że jakby, no super. I powiem ci, że paradoks polega na tym, że ja w tamtym wyobrażeniu wtedy uzyskuję spokój, kiedy ujeżdżam tego Mustanga, a realnie jest tak, że uzyskuję spokój, kiedy uświadamiam sobie, że nie ma bata, nie ujeździsz tego życia. Życie będzie przynosiło ci bardzo różne scenariusze. Im mniej będziesz wierzgał, tym ciekawsze, bo im mniej będziesz miał swoich takich już bardzo, im mniej będziesz skostniały w swoich przekonaniach, tym ciekawsze rzeczy życie ci przyniesie. I powiem ci, że jak tak właśnie odpuszczam, nie że przestaję działać, ale odpuszczam, to przychodzą coraz ciekawsze rzeczy. Tak, tak. To się po prostu dzieje, wiesz. Dobra, lecimy z trzecim pytaniem. Masz no, jeszcze czas? No, oczywiście. No dobra, to trzecie pomijam, bo myślę, że tutaj możemy chyba się umówić na to, że punktem, bo trzecie pytanie to punkt zwrotny w twoim życiu. I co sprawiło, że mu zaufałaś? No ale to możemy się umówić, że to był skuter i to była ta sytuacja pewnie, nie? Tak, tak. Właściwie chyba czwarte też możemy ominąć, bo czwarte brzmi, a niesamowite, że nie mówiąc mi się, ta rozmowa poszła w tę stronę. Jak się sobą opiekujesz, kiedy jest spadek? Mhm. Mamy to. Mamy to. O, to jest fajne. Chociaż też się o to ocieraliśmy w tej rozmowie, ale piąte pytanie. To powiedz, kim jest Gadzisław i jaką masz z nim relację? A wiesz co, ojejku, Gadzisław to jest jedna z przestrzeni, bo ale ja myślę, że jak ty mówisz o Gadzisławie, to mówisz o umyśle, prawda? Tak, ja myślę, że Gadzisław to mi się kojarzy też ten bejsbolista, który też tam po prostu, no... Tak, my to wymyśliliśmy teraz na kursie, bo znowu my, ja jak opowiadam o mózgu, to nazywamy po imieniu różne przestrzenie, żeby łatwiej nam było, wiesz, bajkę ułożyć. I tych postaci my już mamy całą familię tam. A na umysł, taki umysł u mnie się mówi fazula, nie? Fazula hula, fazula hula. I wiesz co? Ja mam cudowną relację z umysłem. I znowu, ja bardzo kochałam umysł, jak studiowałam psychologię. Później poszłam w taką duchowość, taką, wiesz, właśnie, że i pozytywne myślenie, afirmowanie, a później to już w ogóle nie jestem myślą i emocją, jestem w ogóle czystą świadomością, gdzie ego i umysł i negatywne emocje, złe. I jak tego doświadczam, to i ja zła. I ja tam trochę pobyłam, słuchaj, i stąd się, ale z tego się urodziło, kochaj się zawsze i te wszystkie przestrzenie.
I w ogóle, że on niepotrzebny. I wiesz, tak, nie mamy tyle czasu, nie będę tutaj zagadywać, ale miałam takie doświadczenie, pojechałam na wyciszenie, na 7 dni w ciszy siedziałam tam w Portugalii kiedyś, u takiego guru i siedziałam. I tam wszyscy chcieliśmy się oświecić, żeby już nie wracać na ziemię, żeby nie cierpieć. Nie, trochę tak prześmiewczo mówię, ale w mojej głowie tak było. Nie, ja już po prostu chciałam to odejść, bo po prostu ciężko. I poszłam na spacer, bo tam dużo, tam nie miałaś ani książek, ani nic, po prostu telefonów. I znowu tamta intuicja, ona naprawdę mówi słowami, trochę tak jak twórczość do ciebie przychodzi też słowami, melodiami, prawda? Bo ja o to chcę cię zapytać, o tą twórczość, jak ty to słyszysz i czujesz i w ogóle. I ja do, no i znowu przyszły do mnie takie słowa, wiesz, takie trochę, że to nie o to chodzi, nie? Że i dosłownie takie słowa przyszły. Dopóki nie pokochasz tego, co ludzkie, nie doświadczysz tego, co boskie. I, bo ja cały czas, wiesz, tak chciałam się oddzielić znowu od tej pewnej części siebie. I ja to robiłam w przeróżnych rzeczach i też robiłam to z tym umysłem, z tym ego i wróciłam, byłam bardzo w ogóle niezadowolona z siebie, że ja, mój umysł się nie chce oświecić, że w ogóle mnie bojkotuje, że to, że tamto. Znowu poszłam szukać kogoś, kto mówi, że może to jednak oni się mogą dogadać i umysł jest dobry jego. Wiele lat temu to było, nie znalazłam, ale nie mogłam już tego zapomnieć. I gdzieś krok po kroku to się zmieniało w wielkim skrócie. I teraz ja kocham umysł. Ja kocham umysł, ja kocham mózg, ja mam spore, jestem wdzięczna za psychologię, którą studiowałam i za takie laboratorium neuronauki, w którym byłam, bo mam przez to spore zrozumienie, że biorę książkę i uczę się o mózgu, a cały czas się uczę, mnie fascynuje bardziej, coraz bardziej, to neuronauka i neurobiologia i neuroplastyczność mózgu pokazuje mi, jak wiele rzeczy, wiesz, takie momenty, kiedy my mamy, o co mi chodzi, to jest bez sensu, nie? I jak ja się łapię, że robię coś, co jest bez sensu, to, no właśnie, jest jeszcze Rychot, my mamy dużo postaci, to ja wtedy idę, szukam, bo ja wiem, że ten sens tam jest. I ja go tyle znalazłam i w ogóle, wiesz, dusza nie mogłaby kreować bez ciała i bez umysłu. Problem się zadziewa wtedy, kiedy po prostu one nie są w spójności. Kiedy myślimy jedno, czujemy drugie, a czynimy trzecie. Ale kiedy one się przyjaźnią, ciało, umysł, dusza, to cud. Wiesz, jesteś cudem do odkrycia, nie? A cud to jest też czas unieść dupę i czas ukochać duszę, wiesz, to jest wszystko, to jest robota do zrobienia, to jest użycie całości siebie, to jest trochę tak, jak drzewo nie mogło być drzewem, gdyby nie miało korzeni, pnia, trzonu, gałęzi, liści, prawda, my jesteśmy tą całością, więc ja kocham umysł i ja trochę byłam taka obrażona na siebie, że ja, wiesz, myślałam, że może ja będę tam, nie wiem, Eckhartem Tolle, nie, w ogóle kiedyś, a mnie tak na tą ziemię, wiesz, do tej piwnicy, do tego umysłu, do tych myśli, do tych emocji, ja mówię, nie, po co w ogóle, nie, 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 a teraz ja kocham, ja widzę w ogóle, jakie to jest cudowne narzędzie, jak my się zintegrujemy, jakie to jest narzędzie do twórczości, wiesz, jaki to jest... To jest taki wykonawca, nasza dusza, intuicja jest takim zleceniodawcą, ciało jest takim, wiesz, pojazdem, przez który tutaj możemy to tworzyć, ale my absolutnie potrzebujemy umysłu i ja uczę się z nimi rozmawiać. Ja kocham, mózg jest fascynujący, umysł jest, wiesz, to jest urwis, nie? Fazula, hura, Gadzisław po prostu ma swoją fazę, jest jeszcze jajo, które jest po prostu narkomanem, bo tylko za dopaminę to wszystko odda, nie? Duszę sprzeda za dopaminę, po prostu ci powiem, w sekundę, nie? Jest Rycho, który po prostu skanuje rzeczywistość, jak my go nauczymy, więc on tylko widzi wybiórczo, więc tam jest cała familia, ale ja kocham umysł, ale tak nie było, wiesz, ja gardziłam sobą i ganiłam siebie za każdą negatywną myśl, negatywną emocję, ja nie pozwalałam sobie płakać, nie pozwalałam czuć, chciałam być zawsze uśmiechnięta, zawsze ogarnięta, ja teraz po prostu jak jest mi źle, to ja wyję, wiesz, ryczę, a czasem to jeszcze pójdę, włączę sobie coś smutnego, ale nie żeby utonąć w tych emocjach, tylko żeby pozwolić wypuścić te emocje, bo ja wiem, ile lat ja je trzymałam, wiesz, ja miałam bulimię, ja piłam alkohol, ja się zapracowywałam, ja tłamsiłam to latami i to będzie jeszcze latami wychodzić, bo ja wiem, ile ja tego schowałam, więc ja kocham umysł, kocham Gadzisława i Rycha, całą familię. A ty, jak to u ciebie? W ogóle, wiesz, ja bym teraz poszła do ciebie o tą kreację zapytała, jak to wygląda na przykład, skąd ty tą muzykę bierzesz, czy ty dostajesz słowa najpierw, czy muzykę i w ogóle jak ty używasz umysłu do tego i duszy, intuicji, jak one, serca, jak one gadają? Wiesz, to jest w ogóle niesamowite, bo ja przez lata przestałem tworzyć. Ja napisałem dwa utwory w Gdyni, będąc na studiach. Strasznie mi się to podobało. Przyszła sama muzyka, przyszła przy pianie, usiadłem, położyłem ręce i przyszła. Od razu słowa. Potem pomyślałem, że to jest chyba niewystarczające i chyba
nienawidzę swojego głosu w sumie, bo skończyłem dwie najlepsze szkoły w tym kraju pod kątem śpiewania, a brzmi jak gówno, więc nie. Potem napisałem jeszcze jeden utwór, też wydaje mi się, to jest Dom dla lalek i on akurat, tam w Gdyni 32 i to jest na YouTubie. I potem były lata przerwy, bo zacząłem słyszeć od świata zewnętrznego takie komunikaty, jesteś błyskotliwy, ty umiesz w słowa, powinieneś pisać. I ja sobie to od razu wziąłem i zacząłem sobie wkręcać, że skoro jestem taki błyskotliwy, to ja muszę, rozkazuję sobie, usiąść przed kartką papieru i napisać tekst zajebistej piosenki 5 minut bez żadnego skreślania, bo jeżeli skreślę i się pomylę, to nie jestem błyskotliwy. Więc przez lata tego nie robiłem. Uciekłem w teatr, uciekłem w bycie kimś innym, uciekłem w pociągi i po prostu robienie różnych, wiesz, rzeczy, w których byłem odtwórcą, a nie twórcą. Ja nigdy nie przestanę dziękować, jakkolwiek to brzmi mocno, za czas pandemii. Oprócz tego, że wydarzyło się wiele strasznych rzeczy, ludzie tracili pracę, zresztą ja też ją straciłem na 2 lata, wielu bliskich mi ludzi straciło życie, ja sam się prawie przekręciłem. Natomiast za co dziękuję? Za to, że wysiadłem z pociągu, że życie wysadziło mnie z pociągu, wszystkie teatry mi pozamykali, pojechałem do moich rodziców, przez miesiąc oczywiście obsadziłem się w roli ofiary, że po prostu świat się sprzysiągł przeciwko mnie, po czym jak moja głowa wyhamowała, to okazało się, że przychodziły do mnie słowa i to były takie słowotryski, że po prostu ja brałem, wiesz, pióro, kartkę i to, i zacząłem skreślać, przeklejać, skreślać i mówię, kurwa, w tym skreśleniu to jest najfajniejsze, to skreślanie, to przestawianie, przeklejanie, że tu i skreślam, a tu sobie przekleję. Mówię, Boże, co ja sobie zrobiłem przez te lata? Przecież te pomyłki i skreślenia to jest w ogóle cała siła procesu twórczego. Był taki wieczór, że mówię, potrzebuję napisać kołysankę dla takich ludzi jak ja, dla dorosłych, wrażliwych, zapędzonych, żyjących w zadyszce, wrażliwców, startujących czasami w nieistniejących wyścigach w naszej głowie. Powiedziałem, że potrzebuję, włączyłem mikrofon, byłem u rodziców, więc nie miałem klawisza i napisałem ją w 10 minut. I to będzie drugi singiel po Logizmie, który teraz miał premierę i myślę, że w styczniu będzie premiera, styczeń, luty będzie premiera, nazwałem ją, albo nie, na razie nie powiem jak, ale to będzie kołysanka i wierzę, że przyniesie trochę ulgi. I powiem ci, że ja już nie chcę wrócić do tamtego życia. Ja chcę, jakby, i ktoś się mnie zapytał ostatnio, jak jechałem w pociągu, czasami robię te, wiesz, pytania i odpowiedzi, i ktoś mnie zapytał, Filip, a masz jakiś plan B w życiu? I ja bez rozgoryczenia, bez żalu, bo ja naprawdę, fajne życie, napisałem, ale ja już przetestowałem, ja żyłem do tej pory planem B. Teraz, oh, wow. teraz pora na plan A. O, oh, wow. Na plan ja. I powiem ci, że wydawało mi się, mówię, ale co ja będę śpiewał ludziom moje teksty, czy ktoś tego potrzebuje? Przecież ja zawsze chciałem taki być, żeby takie hity pisać, wiesz, do radia i tego, ale mój długopis skręca w inną stronę, mój długopis chce opowiedzieć, mój człowiek chce opowiedzieć inne historie i może nie będę zapełniał stadionów, a może będę, nie wiem, zobaczymy, ale jeżeli już 25 tysięcy ludzi uznało, że Lowizm coś im robi w sercu. Ponad 30 tysięcy słucha Komet i pisze, kurwa, to jest piosenka o mnie i o moim krytyku wewnętrznym. To jakim prawem ja mam teraz skręcać z tej drogi, skoro okazało się, że jej zaufałem i jest super. Więc albo lata do mnie też mówił mój przyjaciel, ty musisz uczyć. Ja mówię, nie daj mi spokój, ja nie chcę uczyć, to nie jest dla mnie, bo ja mam była nauczycielką, w ogóle to mnie w ogóle nie pali, w ogóle nie mam czasu. No ale pandemia, no to już nie było argumentu, że nie mam czasu. Ja zacząłem uczyć. Okazało się, że tych uczniów się zrobiło tylu. A ja jak zobaczyłem, mam jeden ukochany moment na lekcjach, jak widzę, jak przychodzą ludzie, którzy twierdzą, że albo byli poblokowani na śpiewanie przez jakieś panie nauczycielki, tam słyszeli jakieś, wiesz, jakieś bzdury. I kocham, kiedy przychodzi ktoś taki, kto mówi, ale ja nie śpiewam, to ci od razu mówię. Ja mówię, dobrze, zobaczymy. Robię parę ćwiczeń. Pierwsze mi śpiewa na początku i tam, wiesz, zaciska się, widać, że to jest po prostu blokada jedna wielka, bo głos to jest po prostu absolutnie szlak, serce, głowa. I kocham taki moment, kiedy, wiesz, tam przytulam, oswajam, robię taką przytulną atmosferę, pokazuję, że tu jest bezpiecznie i robię parę ćwiczeń. I mówię, a teraz zaśpiewaj. I te osoby takie, dobrze.
i śpiewają, i czują, że to już jest ten moment piosenki, kiedy powinny być zaciśnięte i to się wszystko już powinno tutaj wysypywać, a się nie wysypuje i głos leci. I kocham, że one śpiewają i mają do mnie takie te zdziwione oczy, że Jezus, ja mogę tak? Tak, możesz tak. Tylko dostaliśmy tyle blokad w prezencie po drodze, że naprawdę jedyne, co teraz możemy, to się od siebie odpierdolić i dać sobie tyle czasu, ile potrzebujemy i wywalać te blokady, rozpracowywać jedna po drugą. Ja myślę sobie, Boże, powinienem był nagrać płytę 20 lat, 10 lat temu, kiedy wszyscy moi znajomi powiadali, teraz mają kariery. Kurwa, co ja bym 10 lat temu powiedział? Ja 10 lat temu byłem jednym wielkim chodzącym kłębkiem lęku i tego, co inni o mnie pomyślą, bo byłem zakładnikiem więzienia opinia innych ludzi. I kompleks, jeden wielki kompleks. To nie był w ogóle czas na to. Ile razy mówiłem moim znajomym, bo ktoś mówi, a ty powinieneś coś tam mówić, gadać sam na scenę. Ja mówię, nie, nie, ja nie mam duszy aktywisty. Pierdolenie, mam. Mam też w sobie bardzo dużo strachu, które się może nie kojarzyć z aktywizmem. Który się może nie kojarzyć. Ale trudno, mam go i będę go miał pod jedną pachą, a pod drugą będę miał po prostu potrzebę aktywizmu i będę to robił w swoim tempie, wiesz. Więc ten proces, ja go nie chwycę, żeby ci powiedzieć, wiesz, że on zawsze wygląda tak samo. On zawsze wygląda różnie, ale... Ale lubię te momenty. I teraz mam w planach nagrać piosenkę, rok temu nagraliśmy z moją przyjaciółką piosenkę na święta, przepiękną kolędę dla nieobecnych. I w tym roku mówię do niej, bo się widzimy znowu i ja mówię, nagrywamy coś na wino. Tak, tak, nagrywajmy. Ja mówię, ale to znajdź coś fajnego. I wiedząc, że nie mam czasu, mówię do niej, wiesz co, może ja spróbuję coś napisać? Ona mówi, no raczej pisz. I boję się, że nie zdążę, ale myślę sobie, co nie zdążysz? Zaraz odpalisz kartkę, przyjdą słowa i napiszesz. I powiem ci, że chyba po prostu to, co mi tutaj w procesie twórczym coś odblokowało, to jest to, że mało, że sobie pozwoliłem na błędy. Ja wręcz ich od siebie wymagam. Ja sobie teraz mówię, ale stary, ale skreślaj, 5 zeszytów poskreślaj i wybierz z tego to, co jest esencją. Piękne. To jest, jak ja myślę, to jest w odniesieniu, piękne to jest w ogóle i do twórczości, i też do takiego, wiesz, życia w rozwoju na planecie Ziemia, że ja mam tak samo z tym, że ja już nawet nie oczekuję od siebie, że ja już nie upadnę. Ja wręcz dałam sobie właśnie przyzwolenie. Tak. Ja teraz tylko po prostu buduję, wiesz, ja cisnę na siłkę życia i buduję mięśnie, żeby mieć siłę siebie podnieść, nie? Tak. Po prostu ja mówię, dajesz dziewczynę po prostu, jak nie padasz, to nie żyjesz, o takie. Ale wiesz co, panie, cudownie z tą twórczością. Ja jeszcze mam takie pytanie, dwa nawet. Po pierwsze to, przepraszam, bo to mój pies naprawdę jest bardzo niecierpliwy. Wait, cibusi, poczekaj jeszcze chwileczkę, spokojnie. Pierwsze to jest, co dla ciebie znaczy osobna osoba, bo często tak mówisz, co to znaczy osobna osoba? No to zostaje nowe, idźmy na razie w to. Dobra. Osobna osoba, przypadek jak klowizm, to po prostu przyszło do mnie samo i jak już to zaanektowałem, bo ludzie, że także spoko, że w sumie fajne to, to ja sobie uświadomiłem, że przyszło to do mnie z potrzeby, bo bardzo... Aha, wiem dlaczego to przyszło. Bo 90% moich odbiorczyń to są kobiety. Jakoś tak, a ja jestem w ogóle turbozwolennikiem, wiesz, mało tego, że jestem skrajnie feministą i totalnie gdzieś tam bardzo dużo jest we mnie kobiety też i kocham feminatywy i w ogóle, ale takie miałem, że tak nie chciałem gadać cześć kochana, cześć kochany, kochani i tak mówię, kurde, coś bym miał jakiegoś takiego swojego osobnego. I mówię, a osobnego bym coś miał. I mówię, czy jest jakieś słowo, które pomieści wszystkich? Osoba. Osoba nie ma płci. I osobna osoba, co brzmi dla niektórych, kurde, nie chcę być osobną osobą, bo to brzmi jakby to było takie wykluczające. Ja mówię, wręcz przeciwnie. Ja uważam, że w związku też tylko wtedy może udać, kiedy jesteśmy osobnymi osobami i stworzymy sobie zajebistą wspólnotę osobnych osób. Bo przecież na przykład taki moment, który ja uwielbiam, czasami się go boję, ale on też pokazuje, jak bardzo jesteśmy osobni, to jest moment, kiedy zasypiamy. Nieważne, nawet jeżeli jesteśmy przez kogoś przytuleni w tym momencie, to kiedy zasypiamy, jesteśmy w jednej wielkiej konfrontacji i połączeniu ze sobą. Tak. Czyli osobną osobą. I to jest ta moja historia o osobnych osobach, że jakby ta osobność nie jest niczym pejoratywnym, jest czymś takim naprawdę, powiedziałbym, uskrzydlającym i takim pokazującym, że ty, osobna osoba, nie jesteś dla mnie kolejną cyferką na Instagramie, nie jesteś dla mnie
A kobieta to pewnie to. A facet to pewnie to. A nauczycielka, a to pewnie to. Nie. No, My piękne. jesteśmy w tym wszystkim osobni. Ja nie zapomnę, jak świat przez lata ode mnie egzekwował. Stary, ale weź się kurwa zdecyduj, czy ty jesteś aktorem, czy ty jesteś wokalistą, czy ty piszesz, czy ty jesteś śmieszny, czy ty jesteś refleksyjny. I ja przez lata jeszcze słyszałem te teksty, jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego. Tak, Do tak. niczego. I ja sobie myślę, kurwa. To ja mam się wykastrować z potencjału i przeprosić, że mam za dużo talentów tylko dlatego, że kogoś to denerwuje i nie może sobie poradzić z tym, że ja chcę raz zaśpiewać, a raz chcę być śmieszny, a raz chcę pogadać sobie z kimś po prostu szczerze od serca. Nie mój problem. No. Oczywiście, słuchaj, ja mam bardzo duży ruch na tym koncie, w sensie takim, że wiesz, tu przyjdzie na przykład 10 tysięcy w miesiącu, ale 1000 odejdzie. I spoko. Naprawdę, ale przysięgam, że spoko. W sensie czasami ktoś wróci, coś, bo ja rozumiem, że ta formuła się może komuś wyczerpać. Ktoś może mieć takie, dobra, na razie mi wystarczy i idzie. I luz, i luzik. Ale ja jestem w tym całym swoim bigosie szczery. To jest moja osobna osoba. Super, jeżeli ktoś potrafi być tylko wokalistą albo tylko aktorem, zazdroszczę. Super. Ja jestem taki. I w końcu zgoda z tym. I w I końcu w końcu zgoda zgoda. z tym. I No nie właśnie. potrzebuję definicji. Wiesz, o co chodzi. Wiem, wiem. I to jest takie, bo to było moje kolejne pytanie. Jak ty byś nazwał właśnie siebie i to, co robisz? Bo ja pamiętam, jak zaczynałam tworzyć filmy, to ludzie cały czas się pytają, a kim ty jesteś? A ty jesteś psycholog, a ty jesteś coach, a ty jesteś nauczyciel duchowy. A ja pod niczym nie chciałam się podpisać. Ja chciałam po prostu być, wiesz, Ewelina, nie? Ale to nie wystarczy, nie? I ja wybrałam Tak. się taką podróż, że ja wystarczę. I ja też właśnie nie wiedziałam, wiesz, bo ja tak wtedy jeszcze byłam tak. Za dziwna już dla ludzi jest psychologii, ale za normalna dla tych od duchowości. I ja myślałam, że muszę wybrać, wiesz, bo jak to kim ty jesteś? I pamiętam, że taka byłam sfrustrowana, i wiesz, trafiłam wtedy na taką fajną kobietę, dziewczynę, która gra na skrzypcach i tańczy. Ona jest dość znana, Lindsay Sterling, ona się nazywa. I jej też od dziecka mówili, że ona musi wybrać, że może by coś osiągnęła, gdyby wybrała, i ona tak nie chciała, nie chciała, nie chciała, i po prostu robiła swoje, wiesz, ja to mówię, rapowała swoje. Tak. I w pewnym momencie trafiłam na taki wywiad z nią, i ten gość się pyta, kim ty jesteś w ogóle, nie? A ona mówi, jestem tańczącą skrzypaczką. A on do niej mówi, a coś takiego nie istnieje. A ona do niego mówi, coś takiego nie istniało, ale teraz istnieje, bo ja istnieję. Super. I ja pamiętam wtedy, mówię, ej, to ja nie muszę wybierać, po prostu ja mogę być wszystkim. I to jest dla mnie takie fascynujące, wiesz, jak patrzę na ciebie, jak, wiesz, właśnie jak ciebie człowiek ogląda na początku, jak trafiasz tak na ciebie, nie? Tak mi, ja wyskoczyłeś mi po prostu, trafiłam na ciebie. I ja, moja głowa po prostu była w takim zachwycie, ale umysł jednak to umysł, i ona tak chciała po prostu, ja nie umiałam zdecydować w ogóle, co ja słucham, bo Gdzie tak, to coś śmieje. wsadzić? Tak, coś śmieje. Ja nawet nie chciałam tak, a i tak to się działo, prawda? Ojejku, to było śmieszne, o Boże, to było mądre, o Boże, to było mądre i śmieszne, o Boże, to było normalne, o Boże, to było takie ludzkie, o Boże, to było takie niesamowite, o Jezu, jakie tam, wiesz, tam było tak dużo tego, że ja dawno czegoś takiego nie widziałam. Ja pamiętam, że rozmawialiśmy z moją Agłą, ja mówię, słuchaj, to jest jakiś w ogóle fenomen, wiesz, to dla mnie tak poszerzyło moją percepcję postrzegania twórczości i tego, co jest możliwe w przekazaniu w ogóle ważnych informacji. Ja używam dużo poczucia humoru i w ogóle, ale to, gdzie ty zabrałeś mnie swoim przykładem, jak ty mi poszerzyłeś po prostu moją bacynę i to, co jest możliwe, jak to można zrobić, i podniosłeś poprzeczkę w ogóle, jak to jest, to ja po prostu miałam tak w ogóle. I moje pytanie było do ciebie. Czy ty miałeś zarys, że to tak będzie wyglądać, że ja chcę, żeby coś było? Bo ja wiem, że powiesz pewnie nie, ale właśnie chcę to na głos powiedzieć dla nas jako taką inspirację, wiesz, bo ja teraz jestem historianką, przypominajką, ale to nie było tak, że no ja jestem historianką, będę opowiadać historię, tylko nagle ja zaczynam opowiadać historię i po prostu z tego to powstało, wiesz, nagle, i to u mnie często to z hejtu powstawało, bo ludzie mówią, co ty w kółko o tych historiach gadasz, nie? Albo ja, co ty w kółko o tym samym gadasz? No to ja jestem przypominajka, nie? Bo tu łatwo zapomnieć. A teraz patrząc na ciebie właśnie, czy ty sobie to zaplanowałeś? Dobra, będę opowiadać o życiu, rozwoju i w ogóle zrobię to śmieszne, ale mądre, ale to i w ogóle, czy to po prostu organicznie tak się To rodziło? musi, to po prostu, ja wiem, że to może brzmi jakoś romantycznie i jakby to było wymyślone, ale u mnie to po prostu musi być spontaniczne i codziennie to musi być świeża bułeczka.
bo inaczej ja się nie nadaję do marketingowego podejścia w social media, a mam ludzi, którzy mi świetnie doradzają i mówią Ja też. codziennie o stałej porze, tu musisz to, tu musisz takie Tak, hashtagi, tu musisz się zdecydować, czy jesteś taki, czy taki, czy taki. tak. I ja mówię, dobra, to ja się godzę z tym, że mi to nie będzie rosło, ale ja się nie zdecyduję, bo nie potrafię, bo jestem codziennie trochę inny, w sensie nie, inny się budzę. I jak mam na przykład poczucie, że trochę się za bardzo dojeżdżam i mam po prostu, katuję się i moje poczucie własnej wartości leży, to nagrywam o poczuciu własnej wartości. Albo o kompleksie, albo o sercu, albo o porażce, albo o tym, że nie chcę się rozwijać na dzisiaj osobiście, dzisiaj chcę się zwijać osobiście. I to był w ogóle pierwszy taki film, który miał tam jakieś tysiące, setki tysięcy wyświetleń. A ja mówię, naprawdę? A sobie myślę, tak, no bo po prostu ludzie potrafią być umęczeni tym rozwojem osobistym. Zajebiście, że się rozwijamy i rozwijajmy się, ale czasami się zbierajmy. I powiem ci, że jak zacząłem gadać te wszystkie rzeczy, mam wrażenie, że to, co wszyscy myślą i wszyscy czują, tylko to było takie, nie, to się nie kliknie, więc nie bardzo. Otóż, pani niespodzianka, to się kliknie, dlatego że my wszyscy mamy zadyszkę. Może nie wszyscy, ale generalnie w większości ją mamy. I powiem ci, że totalnie nie wiem, gdzie mnie to ma doprowadzić. Ja nie zrezygnuję z aktorstwa, nie zrezygnuję na pewno z muzyki i ze śpiewania, bo śpiewanie i muza jest dla mnie teraz najważniejsza. I ja sobie wyobrażam, że robię koncerty w całej Polsce, albo na przykład ludzie piszą, a kiedy będzie jakieś spotkanie z tobą, w sensie takie, wiesz, autorskie czy coś. Ja mówię, pewnie będą, ale idealnie byłoby, żeby to mógł być na przykład koncert, a po koncercie idziemy, wiesz, pijemy herbę, gadamy i coś, nie? I wtedy to ma dla mnie sens. Albo jak wydam w końcu tomik poezji, co prawdopodobnie na wiosnę, to wtedy się spotkamy i pogadamy. Albo na przykład teraz będą warsztaty takie charytatywne ze mną w Łodzi 10 grudnia i tam jest w ogóle cegiełka, pomagamy dzieciom i zwierzętom i jest okazja, nie? Ale chciałbym, żeby to zawsze było połączone z jakąś taką, wiesz, inicjatywą. I powiem ci, że moment, kiedy sobie uświadomiłem, że nie, nie muszę decydować, nie muszę się ubierać za ciasną definicję tylko dlatego, że ty, świecie, albo ty, osobo, która mi mówisz, że muszę, potrzebujesz mnie w za ciasnej definicji, bo ja się w niej uduszę i nie zmieścisz mnie w niej. Poradź sobie z tym. Albo nazwij mnie dziwadłem, bo jestem od wszystkiego i jeżeli potrzebujesz powiedzieć, że jestem od wszystkiego czy od niczego, zapraszam, powiedz sobie to. A ja po prostu czuję, że jestem bigosem, że jestem eklektyczny, że jestem po prostu... Taki, no taki jestem. Tak samo jak ty, no zobacz, jak zmiana jest w ogóle ważna w życiu. Mówisz, że przeszłaś od etapu totalnego szkiełka, w ogóle zero połączenia jakiegoś, wiesz, zero wiary, mózg, tego, tu, ale nie było w tym szczęścia, jeb, życie mówi stop, przewracam cię, ale poszukaj gdzie indziej. No to idziesz gdzie indziej, idziesz, no to idziesz w drugą skrajność, w duchowość, ale nagle się okazuje, że tam też ci jest za ciasno, bo w sumie fajnie, fajnie, ale... Też nie do końca jest, wiesz, przepraszam, tylko odpowiem, bo tu pytanie jest, gdzie pytanie, gdzie 10 grudnia w Łodzi. Zajrzyjcie na profil Ulka ta od mebli, tam jest ogłoszenie o warsztatach takich tapicerskich i zbieramy na dzieci i na, tam jest jakaś cegiełka do wykupienia i zbieramy na dzieci i na zwierzęta. Będzie mnóstwo fajnych ludzi, więc się tam można spotkać, przybić piątkę, przy okazji zrobić coś dobrego. A krzesło zostaniecie na, ze sobą, akurat na święta będzie dla struzowanego wędrowcy. I tam ci też było za ciasno w tej tylko duchowości, nie? Też tęskniłaś za tym, co sprawiało, że to byłaś ty. No i nagle się okazało, że jest po prostu bigos z Eweliny, bo jest i Ewcia, i Ewelina, spotykają się, jest głowa, jest duch, serce i wszystko się zgadza. I są tysiące ludzi, którzy do ciebie przychodzą na warsztaty i mówią, no tak, o to nam idzie, bo też jakby, wiesz, jest mnóstwo ludzi, jeżeli, bo też wiesz, o co chodzi, myślę sobie, Boże, przecież jest tylu, ludzie potrzebują różnych rzeczy. Tak. Może ktoś ma czas taki w życiu, że potrzebuje bardzo duchowości, to pójdzie i pójdzie i odklei się w drugą stronę, bo tam potrzebuje poszukać teraz. Ktoś potrzebuje to zarzucić i iść w jakieś ekstremum, pójdzie do ekstremum, ale jest mnóstwo ludzi, którzy nie chcą czarni i bieli. Tak. Którzy tak. chcą po prostu w życiu przeróżnych kolorów i się nie wykluczają te kolory ze sobą, absolutnie. Tak. Tak, i piękna, wiesz, ta zaciasna definicja to piękna w ogóle sformułowanie. No to masz taki talent po prostu do składania tych słów. To jest po prostu, mówię, no dla mnie to jest naprawdę smaczne bardzo. I takie karmiące moją duszę naprawdę. No, ja chciałam się zapytać, do której my tutaj dzisiaj gadamy? Ja myślę, że moglibyśmy do rana, ale skoro ja jutro mam przewstać rano, bo muszę powiedzieć ci dzień, dzień dobry TVN, potem pijemy kawkę, to tak. myślę, że powoli przejdziemy do takiej części, bo jest też taka część, że chcielibyśmy poprosić naszych wspaniałych słuchaczy, oglądaczy, żeby oni zadali pytania i one mogą być też do mnie, choć ja namawiam, żeby to były pytania do gościa i myślę, że tak z pięć byśmy sobie wybrali
pytań do Ewelinki i to będzie taka nasza klamra dzisiejszego spotkania, ale nie wiem, czy masz to samo poczucie, co ja, ale mam przeczucie, że grudzień albo styczeń trzeba będzie powtóreczkę, nie? Yes, yes, please. No. Kochani, więc jeżeli jest jakieś pytanko, jakieś pytania macie do Ewelinki, to bardzo zapraszam. O, ktoś napisał, żebyś miał jeszcze talent do składania i prasowania ubrań, to chyba ktoś to naprawdę wchodzi do mojego mieszkania, jak mnie to nie ma i widzi, że nie prasuje w ogóle, a z tym składem też jest ciężko. No, ja ci, Ewelinko, bardzo dziękuję, naprawdę, to dla mnie magiczne spotkanie i czuję, że początek przepięknej historii. Jeszcze nie wiem, co nam to ma przynieść, ale już przyniosło bardzo dużo. Tak, wzajemnie. Ja też bardzo dziękuję. Wiesz, za co dziękuję? Dziękuję tobie, dziękuję wam, kochani. Bardzo, bardzo dziękuję za, wiesz, za spotkanie w prawdzie. Nie? To jest po prostu najsmaczniejsze. No, po prostu to jest bezcenne. To i to, że nas tylu jest po prostu w tej przestrzeni, to ja tak bardzo dziękuję, naprawdę. To jest jazda. Ewelinko, tutaj jest pytanie na przykład o książkę. Jaką książkę byś poleciła? To jest takie trudne pytanie, często mi zadawane, bo to zależy, w jakim momencie swojego życia jesteś. Bo teraz ja bym zupełnie inne książki poleciła, wiesz, niż kiedyś. Naprawdę, ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, bo tak, moja podróż się zaczęła od książki Louise Hay, która teraz jest po prostu taką książką prostą w ogóle, ona była pierwsza dla mnie, bo... A wiesz, że moja też się zaczęła od tego? Tak? Od Louise Hay i od Sekretu, te dwie naraz. A, ja tylko Louise Hay wtedy, jeszcze na Sekret nie byłam gotowa i to była taka książka, która mnie wkurzała całą książkę, wiesz, ja tą historię też już opowiadałam nieraz, po prostu, bo ona była tak cukierkowa, a ja tak nie wierzyłam, że życie może być inne. I ja mówię, no co za baba, w ogóle w życiu nic nie przeżyła, nie? Tak jak love, nie? A na koniec ona dopiero tam swoją historię opowiada. I ta książka odmieniła całe moje życie, bo ona mi, dla mojej głowy, dla mojego Gadzisława, Fazuli i całej familii pokazała, hej, ktoś miał tak jak ty, szedł też pod ten most, ale zakręcił, ty też możesz. Więc to była książka. Jeżeli chodzi, na przykład ja teraz jestem bardzo w pracy ze sobą i z ludźmi właśnie na etapie mózgu i takiej pracy ze sobą, więc bardzo bym poleciła książkę Szczęśliwy mózg. To jest zupełnie inna, to jest neuronaukowca, psychiatry Erika Hansona. Bardzo dobra książka o tym, jak przylepiać dobro, jak wchłaniać dobro. Dlaczego właśnie ten Gadzisław i ta Fazula, ta Kula i co z nami jest nie tak. Książka, którą teraz czytam, która jest naprawdę dobrą książką, co ci się przydarzyło? I to jest też fajne pytanie. On opowiada o tym, ten psychiatra i neurobiolog, co robić, kiedy mówisz do siebie, co ze mną jest nie tak. On mówi, zamień nie, co z tobą jest nie tak, a propos jesteś cudem do odkrycia, nie problemu, do naprawienia, zamień na to, na co tobie się przydarzyło. Kiedyś taką książką, która naprawdę odmieniła moje życie, była też o rozmowy z Bogiem. Bardzo ona mnie jakby z powrotem zabrała do Boga, w ogóle tak otworzyła na to, że a może jednak coś tu jest, bo ja kiedyś się na niego tak obraziłam, że powiedziałam, nie wracam. I ona też mnie zakręciła. I książka, która mi pomogła wybaczyć, też zakręciła mnie w wybaczanie, bo to wszystko są procesy takie długie, to była Radykalne wybaczanie. To była też książka, która mi bardzo tak pomogła. W ogóle pokazała mi, że wybaczenie jest ważne i możliwe. Zapisałem sobie też koniecznie, zadzierzgnę. Było pytanie, Ewelinko, wcześniej, czy może wspólny event razem? I powiem ci, że totalnie bez żadnego na nic się umawiania, myślę sobie, że czy masz takie od razu, że nie? Bo ja mam takie, że a kto nas tam wie? Razem. Jestem tak samo. Naprawdę, co ja nie robię spotkań na żywo w ogóle od lat, nawet swoich, ale powiem ci, że jak to powiedziałeś i ktoś tam napisał, okej, okay, no. Otwieram się. Kto nas tam wie? Czekaj, co tutaj dalej? Płynie od niej emocja, uczucie, czyta się, a to chyba o książce ktoś pisze. Czekaj. No, Sylwunia jest też. Ktoś pytał, czy medytuję. Jeszcze nie, ale jak zacznę, to nie przestanę. Ja strasznie potrzebuję i to jest moment i wiem, że to będzie kolejny game changer w moim życiu. Będzie. W ogóle na 100%. No. Ale potrzebuję jeszcze chwili, ale myślę, że już niedługiej, bo teraz kończę w listopadzie taki naprawdę maraton.
i wierzę, że grudzień przyniesie kawałek oddechu głębszego i to będzie dobry moment na rozpoczęcie. O, jest na przykład pytanie, co robić, gdy ktoś każe nas ciszą? No to trzeba sobie przede wszystkim nazwać sprawy po imieniu, że jest to agresja, że jest to po prostu bierna agresja i jest to, niewiele się to różni od wymierzenia policzka. No, rozmawiać, naprawiać, terapeutyzować, słuchać siebie w tym wszystkim. No, tak. Chyba nie skazywać siebie na to, ewidentnie. Nie, ale to jest trudne. To bardzo, jest dla mnie. Cisza jest... boli. Myślę, że cisza jest o wiele trudniejsza niż taka ostra kłótnia, bo cisza jest czymś, że, nie, że szukasz ciągle w sobie, że Jezus, ale coś musiałam zrobić, ale co? Powiedz co? Jest odrzuceniem, a kłótnia jest jeszcze zaangażowaniem. Tak, dokładnie. Słuchajcie, jest po prostu tak wspaniale piszecie o tym spotkaniu. Oczywiście, że live będzie zapisany. Ewelinko, w ogóle jeśli uznasz, bo ja tak robię, że zapisuję u siebie i zaproponuję też, że oczywiście. Jak będziesz chciała, to możesz przypiąć też u siebie, tak. Ale u mnie będzie na 100% zapisany. Radykalne wybaczenie, piszecie o tych książkach. Fantastycznie. Skąd się znacie? No znamy się z internetu, znamy się, spisaliśmy się może z miesiąc temu. Parę dni temu Ewelinka była na planie mojego teledysku i chyba jutro pierwsza taka prawilna kawa nam się wydarzy. Skąd znajomość z Asią Kołaczkowską? Z Asią Kołaczkowską sprzed wielu lat znajomość z Teatru Polskiego w Szczecinie. Uwielbiam ją, cudowna kobieta, guru aktorskiego talentu, tempa, błyskotliwości. A z Sylwią Majdan? Właśnie nie wiem, czy Sylwia też przez internet poznałem i też, przez, też właśnie przez Instagram. No po prostu to jest absolutnie totalny skarbiec przepięknych ludzi, więc wspaniale. Dużo tutaj mnie słodyka dobra. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że tak sobie powolutku będziemy kończyli to spotkanie. Co Filip robi, gdy mu smutno? Ostatnimi czasy pozwala sobie na ten smutek. Oj, nie lubił tego nigdy. Nie lubił być smutny. Nie, tak. Dalej to nie jest jakieś moje ulubione zajęcie w życiu, ale już teraz nie uciekam od tego, bo wiem, że szybciej przejdzie. I czasami sobie myślę, że po coś ten smutek przychodzi. Dobra. A, kiedy Ewela wydasz wreszcie swoją książkę? My tu czekamy. Och, no właśnie, widzisz, to jest ta przestrzeń. Jestem w drodze, naprawdę, stawiam się. Czyli może nie kiedy, ale po prostu niech wyrezonuje to, że czekamy, jesteś, miej swój czas, a my tutaj jesteśmy. Ewelinko, strasznie ci dziękuję za to spotkanie. Prawie dwie godziny. Bardzo dziękuję ci za twój czas. Za to, że jesteś, za twoją pracę w internecie, za twoją prawdę. I za to, że czuję, że to jest początek czegoś ważnego. Ja również. Bardzo dziękuję. Dziękuję za prawdę, za spotkanie, za zaufanie, za tą piękną przestrzeń, którą tu stworzyliśmy, za tą poczuwalnię. No po prostu magia, naprawdę. I czekam na więcej. Ja czuję niedosyt. Dziękuję wam, kochani, za ten czas, za te dwie godziny spędzone razem. Bezcenne. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Śpijcie dobrze. Ciebie całuję, skarbie. Ściskam najmocniej. Was wszystkich też pozdrawiam. Dzięki wielkie, że byliście z nami w poczuwalni i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A jutro będę wam machał o 10:30. Dzień dobry, TVN, jakbyście chcieli. I będzie leciał lowizm, także ważny moment. A i bardzo dziękuję Ewelince, że zagrała w lowizmie, no bo przecież przepraszam bardzo. Do końca życia. Ja dziękuję, że mogłam tam być. Ja się w ogóle tego nie spodziewałam. Myślałam, że wpadnę tylko na chwilę i widzisz, co wyszło. A, wyszło, że zaśpiewałaś ze mną. No. Dziękuję, kochani. Wszystkiego dobrego. Buziaczki, bądźcie dla siebie dobrzy. Bądźmy. Bądźmy. Pa. Pa, pa.